Dwa za jeden przy zakupie z kartą jakąś tam i jeszcze jak dokupisz trzy pomidory, nie? Jeśli już ktoś musi palić, to nie pali papierosy, no przynajmniej wiadomo co to jest. No to jest tylko kwestia tego, żeby zachować umiejętność. What the fuck się tu dzieje, nie? Na jakiej planecie żyj Przy to skument Zostanę syjtowany w komentarzach, dziękuję od razu już z góry. Ja mam trójkę dzieci, Kasia ma trójkę. Ja też mam trójkę. Też trójkę. No to mi się ja przyjechało. Ja mam jedną. A, a. To może być nasz produkt eksportowy, podobny jak e, wiedźmin. Jak w rozwoju technologicznym polskiej przyszłości naszych dzieci pomoże to, że Polak inwestuje w kawalerkę w Krakowie? W żaden sposób. Akcyza na wyroby tytoniowe w górę. Olga Tokarczuk dostała 17 milionów złotych na grę. Lewica atakuje w temacie akcyzy na alkohol. Dynamika wzrostu Polski się wyczerpuje. Dramatycznie rośnie poziom ubóstwa w Polsce. Mniej małżeństw i rozwodów. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Bizwik. A razem ze mną wyjątkowi przedsiębiorcy Tomasz Kusiak. Mateusz Frankiewicz i całkiem nowa u nas, po raz pierwszy, słuchajcie, kobieta. Bardzo się z tego tytułu cieszymy. To jest Katarzyna Ludwikowska-Cyganek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kasiu, to jak już cię mamy, to od razu zostałaś wywołana, to od razu powiedz nam trochę o sobie. Jakim typem przedsiębiorcy jesteś, co robisz, czym się okay. zajmujesz, żebyśmy po prostu wiedzieli, jaki jest twój background. Ja prowadzę biuro rachunkowe. Moją firmą, jest to firma już, która ma prawie 20 lat historii zatrudniam kilkadziesiąt osób. No to dużo biuro księgowe. Tak, 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 tak. Mamy w swoim portfolio zarówno polskich firm, polskich przedsiębiorców, jak i przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym, z kapitałem amerykańskim, izraelskim, skandynawskim, francuskim, także e, współpracujemy z różnymi kulturami, z różnymi typami przedsiębiorstw, no i wzorce, które mają więksi, staram się upraszczać i pokazywać polskim firmom jak można się skalować. W sposób stosunkowo bezbolewny. Roz, czyli rozumiem, że pomagasz też polskim przedsiębiorcom w ten sposób, tak? Pokazując im modele biznesowe, z których korzystają te duże, tak. globalne tak. spółki i gracze na rynku. Tak. Super, no to dobrze. To każdy, każda cenna informacja, która wzmacnia polskie przedsiębiorstwo, polskie, w ogóle polską przedsiębiorczość jest jakby cenna, także doceniamy bardzo i dziękujemy. No dobra, a poza tym usłyszycie dzisiaj, jest opinia Kasi na te tematy, które na początku wymieniliśmy. No i co jeszcze? Słuchajcie, dziękujemy za wasze komentarze. Jak zawsze są tutaj z boku. No i super. Subskrypcje nowe, także mam nadzieję, że ten odcinek również Was nie zawiedzie. Pierwszy temat dzisiejszego odcinka. Duże podwyżki cen papierosów. Ustawa przeszła przez Sejm, pisze Polsat News.pl, bo o co chodzi? Wzrośnie akcyza na wyroby tytoniowe, a wraz z nią w górę pójdą ceny papierosów, cygar, cigaretek, płynów do papierosów elektronicznych oraz urządzeń do podgrzewania tytoniu. Zmiany zostaną wprowadzone już od 1 marca 2025. Sejm przyjął ustawę w piątkowym głosowaniu. I teraz, co jest ważne w tym artykule? W nowelizacji zapisana została nowa, tak zwana mapa drogowa podwyżek. Bo to nie będzie tak, że od razu podwyżki wejdą pychnie i, i ciach, i, i macie przerąbane, jeśli palicie oczywiście. Natomiast będzie tak, że jest mapa drogowa, czyli podwyżki będą rosły, jakby stopniowo będą wprowadzane. Znowelizowana ustawa zakłada, że w 2025 roku stawka akcyzy w części kwotowej w przypadku papierosów wzrośnie o 25%, w 2026 roku o 20%, a w roku 2027 o 15%. Część kwotowa akcyzy na tytoń dla dopalenia zostanie podniesiona o 38%, w roku przyszłym 30%, w roku 2026-2027-22%. Yy, I teraz to, to, co mnie najbardziej boli jako palacza cygar. Zgodnie z ustawą stawki akcyzy na cygara i cygaretki w przyszłym roku zostaną podniesione o 25%, w roku 2026-2027-15%. o 20%, 2027, 15. I Wiem, że jesteście znudzeni, ale pozwólcie, że skończę, bo to, co jest kluczowe w tym artykule, w górę pójdą także stawki akcyzy w części kwotowej nałożone na wyroby nowatorskie. Nowatorskie to podgrzewanie tyto, wyroby, podgrzewane wyroby tytoniowe, tak to zostało określone w ustawie, wzrosną one o 50% ha, w 2025 roku, o 20% w 2026 i o 15% w 2027, ale również wzrośnie akcyza na płyny do papierosów elektronicznych. I tutaj uwaga, 75% w górę w pierwszym roku 20, 50% w kolejnym i 25% w następnym. Czyli łącznie 75 plus 25 plus 50, także już nie zazdroszczę, jeśli palicie tam jakieś te różne y, likwidy, czy jak się to tam nazywa. No właśnie, a jak moi goście, czy raczej współprowadzący, ktoś z was pali takie rzeczy? Likwidy? Czy jakieś raczej podobne? Rzad... Czy papierochy klasycznie? Papierochy się zdarzają. tylko. A, zdarzają się. Ale rzadko. Rzadko? Kiedy człowiek jest zestresowany, taki odruch sobie wyrobi, no to potem się pojawiają, ale jak najrzadziej oby. A jak u państwa jest? No to ja 20 lat temu z pierwszą ciążą rzuciłam, a paliłam paczkę dziennie. U, nice. Ja też paliłem paczkę dziennie. Jak mój pierwszy syn się urodził, to rzuciłem. Dwa lata temu, rok temu rzuciłem do cygar. Znaczy wróciłem. Zacząłem palić cygara, ale ale papierosów nie palę. To ja w Afryce paliłem dwie paczki dziennie. Jak wróciłem, to już nigdy do tego nie wróciłem. No bo tanie było. Pewnie dlatego. Tanio, nie, no stresowo. Okay. Tomek? Doświadczenie? Jakieś tam mam. Ha 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 Okej, okay, ale generalnie tak, mapa drogowa to jest taki sposób, nie wiem, czy wiecie, czy pewnie wiecie, mapa drogowa to jest taki sposób, właśnie, który teraz są wprowadzane wszystkie zmiany, tak samo z akcyzami na alkohol. Ostatnio nawet mówiliśmy o tym w przedostatnim bizłyku dwa odzięki temu właśnie, że akcyza na, na alkohole wzrośnie i tam było podane piwo, że piwo ma akcyza na alkohol, na, na piwo ma rosnąć o ileś tam procent w skali roku, rok do roku, tak? I Jesteśmy w trakcie już w którymś tam roku, kiedy ta akcyza rośnie rok po roku. No, i nie wiem jak wy, ale ja na przykład obserwuję coraz mniej ludzi pali papierosy i wyroby tytoniowe, więc chyba dobry trend, nie? Znaczy, nie znam osoby, która by powiedziała, że to jest dobra rzecz, żeby palić. Znaczy, generalnie. No nie, nie jest to dobra rzecz, żeby palić, natomiast na pewno trend jest taki, myślę, że gdzieś tam pod spodem tej ustawy, dlatego na likwidy poszło najwięcej, że w tej no, mnóstwo młodzieży przerzuciło się na, na te elektroniczne tak. papierosy, na te jednorazówki różnego rodzaju. Nie śmierdzi, nie widać, rodzice nie widzą, gdzieś to zawsze szybko można schować do kieszeni, zawsze się gdzieś tam paliło za, za szkołą, a teraz to można zrobić trochę bardziej tak, żeby tego po prostu nie było widać. Więc z pewnością jest to dobry trend. Czy aż o tyle? Trochę to jest pytanie, ja bym to pytanie trochę odwrócił. Tak naprawdę, co rząd zamierza zrobić z tymi pieniędzmi? Bo to jest problem. Nie jest problem w tym, że podnosimy akcyzę. Jest to taki podatek, który powiedzmy, że nas przedsiębiorców boli najmniej, nie licząc branży. Mhm. Natomiast pytanie, co oni będą z tym robić? No. Czy, Może Kasia ma jakichś klientów z amerykańskich korporacji mam, kli mam klienta właśnie, który jest producentem likwidów i myślę, że to na pewno uderzy. Nie będzie szczęśliwy. Tak, to na pewno uderzy w rynek. Natomiast moja prywatna opinia jest niestety taka, że przemysł tytoniowy w ogóle wyrządził dla społeczeństwa sporo złego. No bo, okej, okay, on daje sporo do budżetu poprzez akcyzę, poprzez podatki, bo jest jednym z głównych generatorów dochodów poza koncernami paliwowymi, przynajmniej był swego czasu. Natomiast skutki społeczne, jakie z tego wynikają, poprzez bierne palenie i tak dalej. No, są dużo szersze i myślę, że one są konsekwencje niezbadane, dlatego ja ten kierunek akurat oceniam dobrze. Pytanie, czy jeżeli wartałoby rozważyć, to jest kwestia taka, czy y, takie tempo wzrostu jest adekwatne, czy nie zrobić tego bardziej krokowo, jeżeli będą te mniejsze przedsiębiorstwa, które są głównie polskimi przedsiębiorcami i próbują gdzieś na tym rynku zafunkcjonować i zaistnieć. Czy one w tym układzie to udźwigną? No bo jest cały proces logistyczny, który potem jest związany z utrzymaniem mm -hmm. ceny. Dużych będzie stracić na zadumpingowanie, natomiast tych mniejszych niekoniecznie. No i pada pytanie, czy ta mapa jest wyznaczona nie za dynamicznie, jeżeli chodzi o pod względem właśnie tych mniejszych przedsiębiorstw, które będą musiały się do tego dostosować. No, one myślę, mają mniej kapitału. Tak, na pewno mniejsze będą miały dużo trudniej, żeby udźwignąć taką tak. akcyzę, tak? Znaczy właściwie to, to nie jest kwestia tego, czy mniejsi, czy więksi udźwigną, czy nie udźwigną, to jest pytanie, czy konsumenci udźwigną. Nie? Jeśli wiesz, masz większego producenta likwidów, który ma większą dystrybucję, jest w stanie dotrzeć do 80% rynku. On no to, stampinguje sobie te Tak, tak on, by... on wytrzyma, tak, bo jakby mm -hmm. sobie jakby zyski zrekompensują mu koszta i da radę, tak? Jak masz małego producenta, o którym ty mówisz, który nie wiem, do, dociera do 10-15% rynku, a do tego, jaki to jest produkt, tak? Oczywiście mm -hmm. mówimy tutaj czysto teoretycznie w kategoriach biznesowych. To taki szybki skok ucieka. może bardzo na niego wpłynąć negatywnie mhm. i tak naprawdę przy wyznaczaniu takiej mapy należy się zastanowić, kogo najbardziej dotknie. Dużych ucieszy, no bo ten, kto jest uzależniony, uzależniony pozostanie. Może młodzieży będzie mniej stać na wyższe ceny, natomiast trudno powiedzieć, żeby osobę uzależnioną to zniechęciło do palenia. Po prostu będzie palić za droższe pieniądze. Natomiast tak. problem polega na tym, że może to. Takie tempo podwyżki w tych elikwidach może właśnie zniszczyć mniejsze polskie przedsiębiorstwa, które są na tym rynku, bo tutaj wystartowało kilka firm. Ja bym bardziej się skupił na tym, o czym też Ty wspomniałaś, Kasiu. To znaczy, że jakby bardzo dużo młodych ludzi po prostu te likwidy proponuje, bo to jest po prostu fan. Ja jakieś dwa tygodnie temu napisałem taki post na LinkedInie, między innymi o tym. I tam powołałem się na wypowiedź pani, pani minister zdrowia. I ona powiedziała, że przerażającą statystyką jest to, że 95% jednorazowych e-papierosów wytwarzanych jest w Chinach, tak. gdzie de facto jest zakaz spożywania tego typu produktów. To jest bardzo ciekawe, tak, że Chińczycy je produkują, ale nie mają sami zakaz, żeby ich używać. I pani minister powiedziała wtedy taką rzecz, że aż, według badań, aż 64% dzieciaków w Polsce w wieku 15 do 18 lat miała już do czynienia z tymi jednorazowymi papierosami. Także jest to przerażająca statystyka, dlatego, że ten produkt stał się modny. Ja potem sobie nawet pozwoliłem użyć, wrzucić takiego tweeta, mhm. powołując się tutaj też na informację od pewnego z kolegów na LinkedInie, który mi podał, że na przykład na targach elektronicznych gier. Jest taka duża impreza chyba w Poznaniu, PGA się nazywa, Poznań Game Arena, czy coś takiego. I tam między innymi e-papierosy, jako firma, ma stoisko swoje, promując jakby ten produkt, prawda? Ja wiem, że gamerzy to nie tylko dzieciaki, jasne, nie? Ale jednak mimo wszystko... Jest to duża grupa gamerów. Jest, no. jest to duża grupa gamerów, więc jakby zadałem pytanie jakby organizatorom, jak to jest możliwe, że papierosy mają tam legalne stoisko, gdzie, gdzie tam dzieciaki się przewijają. No i um, cóż, odpisali mi na Twitterze, że no, że papierosy są, tak? Tak samo jak w kiosku, każdy może przejść, to nie jest nic strasznego, ale zaraz zniknął z ich strony, jak papierosy zniknęły jako jeden z wystawców z ich strony, także podejrzewam, że po prostu gdzieś tam schowali. taką ciekawostkę, ponieważ obsługuję firmę z branży właśnie biotechnologicznej, mm. br badania lekarstw, i tam jest taka sytuacja, że wszystkie medykamenty, żeby sprawdzić ich finalne skutki uboczne, żeby były dopuszczone do obrotu, e, potrzebują czas badania to jest między 10, między 10 a 20 lat. Dla no, osób dorosłych 10, 10 no. a dla dzieci 20 lat. Mm. Czyli wszystkie te konstrukcje, które są dawane do tych elikwidów, one tak naprawdę nie są zbadane. Czyli ich skutki uboczne będą znane dopiero i tak, i właśnie dlatego ja, jeśli już ktoś musi palić, to niech pali papierosy, bo przynajmniej wiadomo, co to jest. Mamy tego historię, historię chorób. Mamy ludzi, którzy byli młodzi, zaczęli te papierosy palić i doszli sędziwego wieku i, i po prostu wiemy, co tutaj się dzieje. Dlatego ja mam te likwidy zwalczał. No nie wiem, czy bym się tak bardzo przejmował. Jeśli ktoś wymyśla firmę i produkuje papierosy lub jakieś likwidy nikotynowe, no to też wie, co robi. I no, ja bym się na takie coś po prostu nie zdecydował, więc no, no trudno. E, natomiast też, też z drugiej strony, patrzcie z punktu widzenia tego, kto jest beneficjentem tego podatku, jeśli z cel, celi ten podatek ma jakąś dziurę e, budżetową załatać, no to państwo się będzie z kolei opłacać, żeby jak najwięcej ludzi kupowało te produkty, mhm. bo będzie z, z tego konkretny pieniądz. A jeśli jest jakiś cel, jakaś dziura, która musi być wypełniona tym podatkiem, a ludzie przestaną palić, no to też jakby będziemy mieć problem w państwie, więc co to jest w ogóle... Ale taka ciekawostka, Mateusz, nie? Żebym był było jakby tutaj tezy, no. czy jakby producentów papierosów. Ale na przykład mam teściową, która od 20 roku życia pali papierosy, tak spaczka dziennie. Nie? Teraz ma 70 kilka lat, zdrowa jak nie wiem co, wiesz, nawet nie kaszlnie. nie? I badała się kilka lat temu wszystko w porządku. Więc jakby też bardzo mnie to, jakby my bazujemy często na takich, wiecie, przeświadczeniach, nie? Że jakby, no jak pali papierosy, to umrze na raka. Nie? Prawdopodobnie. Więc jakby, bo tak, bo tak mamy zainstalowane, że statystycznie jak palisz papierosy, to, 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 to prawie pewne, będziesz miał raka. Ja się tak zastanawiam czasami, nie? Czy jakby na ile to są jakby wiecie, tak. Nie, nie idźmy w tą stronę. Zapalisz no, papierosy, szansa na rakę masz taką, że. Statystycznie. 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 Ale to nie znaczy, że wiesz, masz 100%. Nie? To wiesz, jest. Wiesz, trochę... to, to tak... ja po bronię trochę. Nie, 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 obronisz tezy, że papierosy są zdrowe. Nie, to nie, nie a nawet nie próbuję, <laughs> nawet nie podejmuję tematu, tylko staram się pokazać, Chodzi drugi, drugi o to, że kontrast. chyba nie do, końca, nie, do końca, nie do końca zawsze stąd się bierze. To, że człowiek jest na coś chory, że prowadził jakiś styl życia, który do tego doprowadził, czyli na przykład paleniem papierosów. No, ludzie te rozumierają około tego 80 roku życia, mężczyźni trochę wcześniej. No i tam jest w tej grupie są ludzie, którzy palili i nie palili. No, mhm. Takie są po prostu fakty. Nie? Natomiast trochę broniąc z likwidów, mój ojciec tak zszedł z papierosów. Palił papierosy tam 20 lat, później przeszedł na likwidy. Z likwidów dużo łatwiej mu było zejść na niepalenie. Ale to jest te, za, wiesz co, właśnie obrońców likwidów, nie? Że jakby paliłem Wiemy. całe życie papierosy, przeszedłem na te lżejsze i jest wszystko fajnie, nie? Tylko jakby myślę, że to trzeba holistycznie rozpatrzeć, bo jakby Twój scenariusz twojego taty jest bardzo w porządku. Tylko popatrzmy na scenariusz drun inny. Ludzi, tak, którzy natomiast... nigdy nie palili i wchodzą przez likwidy do cięższych rzeczy. Ten ja drugi kierunek. Tak, no po to co powiedziałaś, to się stanie za jakiś czas, jak wyjdzie tak naprawdę długofalowo, jakie są minusy, jakie są efekty hmm? uboczne właśnie likwidów, bo tego po prostu nie wiemy. Hmm? Nie no, a ja też nie mam hmm. zamiaru likwidów bronić. E, tym bardziej, że to, co zaczęliście mówić na temat dzieciaków, ja tu widzę najważniejsze zagrożenie, hmm? bo. E, to już do tego stopnia doszło, że w tej chwili ostatnio szedłem po prostu przez osiedle i, yy, i dzieciaki po prostu siedzą na ławkach i to palą. Tak. Tak po prostu. By, bo o ile o papierosach to jakoś, yy, że zaraz ktoś ich ścignie, a tutaj nagle się okazuje, że one to po prostu na legalu, prawie na legalu, yy, palą. I zrobiła się na to niestety moda. I przyzwolenie trochę... społeczne starszych osób. Tak, i trochę na zasadzie Takie zabawki. Takiej, trochę świecące, na zasadzie takiej, że likwidy są mniej szkodliwe, to w sumie to tam nic nie ma, to para wodna, w sumie to o co chodzi? Nikotyna mhm. sama w sobie, to w sumie nie jest jakieś wielkie zagrożenie. W papierosach chodzi o te wszystkie substancje smoliste, więc palenie palenie czy tam wapowanie wapowanie tych, wapowanie tych likwidów, to, to to nie jest problem. No, no jest, no jest, po prostu. Nie, to w ogóle jest jakby, wiesz, bardzo śmieszne, bo raptem miesiąc temu mieliśmy ogromną awanturę w Polsce, czyli alkotupki, gdzie jakby było oburzenie społeczne ogromne, że jakiś tam producent alkohol wlał w tubkę, to wygląda jak dla dzieci i nagle, wiesz, że wszyscy dzieci zaraz pobiegną i kupią sobie te alkotupki i będą pić sobie pod przedszkolem, nie? Więc taka była mniej więcej jakby narracja opinii publicznej, tak? Gdzie w międzyczasie, tak jak dokładnie mówisz, dzieciaki siedzą na ławkach pod szkołami, wapują sobie te likwidy, Bóg wie z czego zbudowane zrobią czy tam też te tytonie podgrzewane, piją energy drinki, pomimo, że jest ustawa i tak dalej, zakaz teraz, to i tak, i tak łotają te energy drinki, które też chemicznie składają się, nie wiadomo, to jest koktań mołotowa po prostu, nie? I jakby nikt się nie oburza na to. No, w, wiesz, ja mam gdzieś tam w dalekiej rodzinie, miałem taką sytuację, że ponieważ w którymś z tych energy drinków, jak już o tym mówimy, a trochę podobny temat, w których z tych energy drinków on miał witaminę C. Mhm. No i y, no taka znajoma rodzina, gdzie matka na kartony kupowała, na zgrzewki kupowała te Energy Linki dla dzieci. Bo dla dzieci to znaczy, to chłopaki mieli tam 12, 10, 12 znaczy, lat. Na zgrzewki, i oni to normalnie łotali, bo to ma witaminę C i to, jest, i to jest dla nich zdrowe. Ja po prostu norwałem włosy z głowy, bo nie wiedziałem, jak, jak w ogóle rozmawiać w tej sytuacji. Przeczytać pozostały skład. No wiesz, no, ale nie docierało, nie? Nie docierało do momentu, kiedy yy, przyjechał tam jakiś kuzyn, który miał lat 15 i postanowił yy, strasznie mu to zasmakowało, on tego nigdy nie pił i wypił yy, dwa takie, yy, gdzie tam, yy, ze cztery takie izotoniki i później trzy takie puszki, te duże półlitrowe energy drinka. Dostał jakiegoś, 15 tak dostał jakiegoś kołatania serca, nie wiadomo co, zaczęli już wzywać pogotowie. Wtedy się nagle zorientowali, że może to jednak jest takie. Ale już przez chwilę myślałem, że mamy wspólnych znajomych, bo ja miałem kolegę, który wyobraź sobie dokładnie tak samo, kupował, jeździł do supermarketu, kupował sobie zgrzewki tego. I chlał to zamiast normalnie wody, nie? Czyli tam dwa litry dziennie pewnie wypijał, czy tam trzy litry dziennie wypijał jakby tych energy drinków. Po 330 wtedy były jeszcze te puszki, nie było tych półlitrowych. I on non stop topił, Jeździł do supermarketu, kupował tych zgrzewek Bóg wie. I tak żeby szybciutko do brzegu. Po trzech, czterech latach zaczął mieć kłopoty z, z nerkami i z jelitami, nie? Jakby nie wiedział z czego, nie? Nie mógł dojść, z jakiego powodu. Oczywiście no, nie ma badań, które jednoznacznie by to potwierdziły, że jakby to jest jakkolwiek powiązane, no, ale taki ciekawy przypadek. Nie? To żeby było trochę liberalnie, to wszystko jest dla ludzi. I papierosy są dla ludzi, likwidy są dla ludzi, energy cygara. drinki są dla ludzi, cygara są dla ludzi. No to jest tylko kwestia tego, żeby zachować umiernie. Tak. I jeżeli mamy znowu wracając do podatków, bo to w sumie jest temat podatków bardziej niż temat społeczny. Jeżeli te pieniądze mają załatać jakieś konkretne problemy społeczne w Polsce, no to podnieśmy akcję akurat na to. No wolę na to, niż żebyś znowu przedsiębiorcą dowolili tak, jakiś, jak... wiesz. fair, bo jakby, to, owszem, masz rację, to jest temat związany z podatkami, ale to są podatki bardzo celowane. Czyli jakby one nie są po prostu podniesione pod, dlatego, że są podnoszone, tylko dlatego, że są takie problemy społeczne. Tak samo na cukierki kilka lat temu wprowadzono podatek większy, bo, bo było zbyt duże spożycie jakby tych napojów cukrowych i tak dalej, i tak dalej. Wprowadzono to bo tak, tak samo tutaj, no, ewidentnie są to podatki, które są skierowane po, jakby w celu. Zmniejszenia spożycia czy alkoholu, czy jakby tytoniu, i tak dalej, i tak dalej w porządku, jakby nie mam nic przeciwko, ale zgadzam się absolutnie, tylko nie znoszę głosów purystów też. Ja po prostu ja nie lubię skrajności, nie? Jakiejkolwiek. Więc puryści, którzy mówią, absolutnie nie wolno w życiu, ciało to jest świętość, proszę pana, nie wolno energy drinka wypić, papierosa, zapalić. Wiesz, ja nie wiem, czy możemy się powołać na takie tematy polityczne, ale najczęściej ci, którzy najgłośniej krzyczą, że nie. Pod stołem najbardziej robią, że tak. To, 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 Bardziej oburza nas to, co sami robimy. No, znamy, znamy przykłady z polityki, ale może nie już nie wchodźmy w ten tak jest. temat. Dobrze, to skończmy ten temat w takim razie i lecimy dalej, moi drodzy. Zazwyczaj mówię w tym momencie panowie, więc już teraz nie będę mógł używać takiej, takiego zwrotu. Gazeta Wrocławska pisze, słuchajcie, 17 milionów złotych dla spółki związanej z Olgą Tokarczuk na tworzenie technologii do gier. Krótko, spółka Sandok, współpracująca z Olgą Tokarczuk, otrzymała niemal 17 milionów złotych od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rozwój technologii do tworzenia gier. Poza grami ma również stworzyć system Projektowania postaci w grach. Internauci wytykają, że spółka przyniosła w ostatnim roku ponad 300 tysięcy złotych straty i pracuje w niej syn noblistki. We wrześniu 2024 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ogłosiła wyniki naboru pro... ścieżki SMART. No tutaj kilku z kolegów, między innymi ja też gdzieś tam, jedna moja spółka składała ze ścieżką SMART jakby dotację, więc też nie dostała, bo trudno dostać, bo słuchajcie, już tłumaczę. Wpłynęło ponad 2,7 tysiąca wniosków na kwotę prawie 24 miliardy złotych. Ostatecznie wybrano 201 projektów, przeznaczając łącznie ponad 1,4 miliarda złotych. Złotych. Jakby ktoś nie mógł, to ja sobie tu przeliczyłem. Słuchajcie, 7,44% było szans na otrzymanie mm. dotacji. Tak wynika jakby z tych spółek. A takie pytanie szybkie, miałeś noblistę jakiegoś? Nie w tej miałem. Współcze... Właśnie nie miałem. Pewnie dlatego nie. Dlatego Ale... nie miałeś tyle punktów. To <laughs> Największą dotację w sektorze gier otrzymała spółka Sandok, która zdobyła 16,9 miliona złotych, a jej wniosek uzyskał 21 punktów, co dało 18 miejsce w rankingu. Środki zostaną przeznaczone na rozwój technologii Integra jak czytamy w to system do tworzenia nieliniowych gier RPG gra fabularna oparta na narracji i tak, dalej, i tak dalej. Technologia ta ma umożliwić projektowanie postaci, którą decyzja będzie wynikała z ich psychologicznego profilu na podstawie badań z zakresu psychologii, groznawstwa oraz AI. Jedną z założycielek i członkinią Rady Nadzorczej jest Olga Tokarczuk, noblistka mieszkająca we Wrocławiu. Zespół sand Sandoga obecnie pracuje nad grą Ibru, inspirowaną książką Tokarczuk. Anna In w grobach świata internaci wytykają, że w 2023 roku spółka tam, yy, tak, to, to, słuchajcie, nie, nie, roz, nie rozkręcając tego tematu, mm -hmm. w czteroosobowym zespole pracuje syn Noblistki, a w dodatku była to największa na liście yy, dotacja i jednocześnie cztery razy większe dofinansowanie niż pozostałe w kategorii gry. Zwróciła to między innymi uwagę dziennika. No i w sumie tyle. Tutaj jeszcze mamy tylko na końcu taki jeden yy, dodatek, żeby tutaj nie, nie było posądzeń, że może Olga Tokarczuk czy coś w tym stylu. Aleksandra Bieluk, Mateusz Błaszczyk i Karol Carlos Castanon podkreślają, że e, ocena projektu FENG, bo to, to, to się nazywa, ta dotacja do parp była FENG się nazywała i nazywa się dalej, odbywa się z ekspertami zewnętrznymi. Projekt Sandok Games otrzymał 21 z 25 punktów, a przyznanie 16,9 miliona złotych dofinansowanie to dodatek do, wart, do łącznego projektu wartego 23,6 miliona złotych projektu. No i teraz co panowie i panie, przepraszam, myślicie na ten temat? Stary, stare nawyki, mm. przepraszam, Kasia, muszę się oduczyć. Okej. Okay. To Co może powiem biznesowo, bo mam w portfolio kilka firm, które też są producentami gier. No tutaj ryzyko bądź szansa sukcesu są, jak to mówi mój syn, 40-40, <noise> czyli po prostu albo się trafi produkt, albo się nie trafi. Natomiast to, że ona przynosi przez pierwsze parę lat e, straty, jest rzeczą naturalną, no bo koszt produkcji gry jest e, mhm. duży i, e, i tutaj. To, to jest rynkowy warunek, że z tym się trzeba liczyć. Natomiast yy, martwi mnie, że to jest trochę czteroosobowy zespół, bo patrząc po wielkości projektu, przynajmniej z medialnego ogłoszenia, to tak jak mam porównanie, nie wygląda mi na to, żeby czteroosobowy zespół mógł stworzyć taki produkt. To tak, jest... ale oni piszą, że tam rozbudują ten zespół. Jak już dostali mm -hmm. te pieniądze, to oni teraz rozbudują, żeby zrealizować ten projekt. Ech, chcę, yy. co, co do wielkości ciężko trochę powiedzieć, bo nie wiem jaka to jest gra. No, mój kolega sam ostatnio napisał mm -hmm. grę która teoretycznie też jest gromer PG. No, mhm. To ja się temu artykułowi trochę dokładniej przyjrzałem, mhm. i tam jest kilka informacji. Po pierwsze, ten czteroosobowy zespół to jest po prostu zarząd. Tam jest informacja na temat tego, że pracuje 30 osób mhm. w tym zespole. Natomiast to, co jest istotą tego projektu, to jest to, że oni nie do końca tworzą. Gra to jest jeden produkt, ale podstawowym ich produktem bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to są gry RPG. Gry RPG, tak najłatwiej wytłumaczyć, to jest na przykład nasz słynny Wiedźmin, czyli gra, w której gra się jakąś postacią, ta spotyka w grze inne postacie, z którymi ma interakcję. I to, co oni chcą stworzyć, to uważam, że to jest super pomysł, dlatego że oni chcą stworzyć model psychologiczny tych tak zwanych NPC, czyli non-personal. E, czyli Characters. tych osób, z którymi się ma interakcje, Czyli będziemy mieli teraz do czynienia z tym, że nie mamy prostych scenariuszy, gdzie ta osoba, którą to, ta postać w grze, którą spotykamy, mm, ma tylko zadane kilka schematów, tylko naprawdę będzie można z nią mieć interakcję, naprawdę z nią hmm? rozmawiać, bo ona będzie miała swój rys psychologiczny. Będzie dobra, zła, taka, inna. E, I i uważam, że to jest świetny pomysł, bo to nie tylko jest kwestia tego, że to mogą być super silniki do tworzenia innych gier dla innych studiów, to może być nasz produkt eksportowy podobny jak wiedźmin, a dodatkowo to jest coś, co można wykorzystać. Od razu mi się to nasunęło, zupełnie w innych technologiach. W tamtym tygodniu rozmawialiśmy o tych robotach. Te roboty, jeżeli będą miały faktycznie funkcjonować, to one będą potrzebowały trochę charakteru. I teraz stworzenie takiego mechanizmu, który nadaje robotowi postaci w grze prawdziwego charakteru, to jest genialny pomysł. To jest dodatkowo bazujemy na współpracy z psychologami, bazujemy na współpracy z trzema uczelniami, które tam są wymienione w tym artykule. Inwestujmy w nowe technologie. Jeżeli Polska jako rząd ma w coś inwestować, to właśnie inwestujmy w nowe technologie. Oczywiście, gry jako takie to jest ogromne ryzyko, uda się albo się nie uda, ale my tego projektu nie robimy do końca po to, żeby Polska jako Polska zarobiła, tylko żeby nasze polskie firmy mogły się rozwijać właśnie w kierunkach tych typowo technologicznych. Także niezależnie od wszystkiego i odcinając tutaj Tokarczuk trochę, bo nie sądzę, żeby to było tak, że to dlatego, że Tokarczuk to dostali dużo kasy, oni po prostu pewnie mieli przygotowanie świetny projekt. No, czy to znaczy, że to że, to, że o tym w ogóle teraz rozmawiamy, bierze się stąd, że Olga Tokarczuk jest osobą popularną i nie tylko dlatego, że pisze książki, i tutaj jakby możemy mieć różne zdanie na temat jej książek. Mamy różne gusta, więc jeden będzie lubił, drugi nie będzie lubił, ale jest też osobą, która uczestniczy dosyć mocno wiecie, w takim życiu politycznym. I tak poprzednim temacie nie, może niekoniecznie wchodźmy w to. Natomiast jest jakby osobą raczej sympatyzującą z obecną rzeczywistością, więc naturalnie będzie się tutaj budził sprzeciw i ludzie będą chcieli wytknąć. To, że prawdopodobnie z powodu takich koneksji ten projekt dostał takie, a nie inne pieniądze. I znowu tutaj widzimy dalej, że tych pieniędzy jest prawie cztery razy więcej niż kolejna firma, która zajmuje się podobnymi rzeczami, które dostała, więc jakby te wątpliwości są naturalne. Natomiast co do, co do samego projektu, też zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. Ja na przykład mam osobiście takie wątpliwości. Jak widzę projekt, do którego budżet jest na poziomie nie wiem, 25 milionów tutaj i absolutnie większość pieniędzy pochodzi z różnego rodzaju dotacji, ja się zawsze w takich sytuacjach zastanawiam, no to ok, no to z jakiego powodu ten zespół czy ten zarząd będzie chciał mu się tak wiecie, mocno pracować i rzeczywiście dowieść to, co ma, skoro większość pieniędzy po prostu jest dana z góry. Wiadomo, tam są papiery, trzeba to rozliczać, trzeba się stosować do pewnych zasad. Ja jednak jestem zwolennikiem tego, że jeśli projekt, jeśli projekt ma sens, on się powinien obronić. To jest troszeczkę tak, jak wiecie, mnóstwo ludzi zakładało w Polsce jednoosobowe działalności gospodarcze, bo była dotacja. Jednak teraz jaka ilość tych firm, które powstały, jaka, jaka ilość tych firm rzeczywiście dalej istnieje, ma jakiś sens działania? Jakiś tam procent tak, ale większość ludzi po prostu sobie kalkulowała, że dostanie takie, takie pieniądze, zrobi to, 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 wypełni jakiś minimum i potem się zobaczy, a raczej mnóstwo z nich nie miało w ogóle planu nic dalej z tym robić. Więc tutaj widzę takie problemy, natomiast co do samego tego też, co powiedziałeś wcześniej, no, jeśli ten produkt będzie dobry i będzie też przenośny w inne miejsca, będzie takim silnikiem, stworzą taki właśnie silnik psychologiczny, yy, silnik niepsychologiczny, silnik do tego, aby stosować go i potem nakładać na niego kolejne grafiki pomysły i tak dalej, no to, no to okay. czy im dobrze. Jakby my, czy jakby... mogę dwa słowa? Na no, pewnie, dawaj, Kasia. Kwintesencja, tak naprawdę jak, jakbym była zarządem, miałabym świetny pomysł na grę i na produkt, Oczywiście, żebym wzięła Olgę Tokarczuk niż mniej rozpoznawalnego hmm. autora. Proste. Na przykład hmm. nie. Bez osobistych wycieczek. Ale ja się z tym zgadzam. Punkt pierwszy. Bierzemy coś, co może nam przynieść marketingowy sukces. To, że jeszcze jest to docenione przez instytucję finansującą super. Natomiast to, co powiedziałeś wcześniej, Mateusz, tak kluczem jest tutaj dobór odpowiedniego zarządu. Nie możemy mieć zarządu który od początku swojej działalności czerpie tylko i wyłącznie na danych pieniądzach z zewnątrz. Musimy wziąć praktyka, który musiał wcześniej zarobić pieniądze i musiał poprowadzić taki projekt od zera, zdobywając rynek, budując wszystkie strategie marketingowe i tak dalej. Po czym innym jest dostać pieniądze i to można bardzo prosto. Firma je roztrwonić. Firma jest takim miejscem, gdzie każdy pieniądz przyjmie i on może zniknąć w pieleszach, natomiast potrzebny tutaj jest faktyczny menadżer, dobry zarząd, który rozwinie projekt, bo to jest to jest kwintesencja sukcesu. Nie... A w, jeśli chodzi o software, bardzo łatwo jest przepalać pieniądze. Tak, tak, zgadza i to się. Wszyscy na pewno wiecie. Słuchajcie, tu jest dużo tematów, które się nagromadziły. Przede wszystkim mhm. Game Dev Polski. Fajnie, że Kasia jest z Game Devu. Game Dev rzeczywiście jest taką nową nadzieją polskiego, polskiej branży inwestycyjnej, bo Game podobnie jak software jakby jest bardzo skalowalny, jest transgraniczny, można go przenosić, można budować jakby sprzedaż na, na wszystkich rynkach. Raz zbudowany jakby można go multiplikować, więc jest trochę jak software. nie? W dodatku jest mega sexy, szczególnie dla tych młodych krypto-młodych zarobasów, że tak powiem, czyli bardzo dużo ludzi w kryptowalutach się dorobiło i zaczęło się zastanawiać, gdzie można reinwestować te środki poza kryptowalutami. GameDev jest dla nich dużo ciekawszy niż na przykład inwestycja w softwary czy jakieś tam klasyczne biznesy. Więc jakby GameDev Polski całkiem fajnie się miewa z, z taką sinusą, Jedem raz lepiej, raz gorzej, zależy jakie fajne tytuły wychodzą. Więc jakby tu się zgadzam. Tomku, dzięki, że mi wytknąłeś. Zauważyłem, że lubisz mi wytykać, natomiast do, do, doprecyzowując, w są cztery osoby. Cztery osoby, a jest tu tak napisane, jednocześnie zapewniałem, że projekt samej gry, jak i systemu będzie realizowany zgodnie z planem, a pieczę nad nim sprawuje ponad 30 osób. Podwykonawcami są bowiem Uniwersytet SWPS, Polityka Wrocławska oraz skrzenie GameUp. Więc nie wiemy, ile tych zewnętrznych z 30 osób jest z zewnątrz, poza spółką podwykonawców. Więc jakby tutaj jednak myślę, że to były cztery osoby. I też nie zgodzę się z tym, że Olga Tokarczuk jakby nie ma wpływu, bo tutaj Kasia ma rację absolutnie. Ja nawet wiem, jak są oceniane projekty fengowe. Wiem sam, bo zarybaliśmy jeden projekt fengowy. Ale rozmawiałem z kolegą, z który z funduszu wisi dużego i on mi mówił, że nawet teraz, jak jest tak. Że wchodzi jakiś inwestor do nas, który chce zainwestować swoje własne, prywatne pieniądze przez nasz fundusz, który jest refinansowany, czy raczej dofinansowany przez PFR, PFR sprawdza go. Czyli sprawdza Google, czy to jest osoba legitna, sprawdza na LinkedInie, Pers, dlatego zawsze patrzę, personal branding w dzisiejszych czasach to nie jest tak jak kiedyś, że jakiś przedsiębiorca się ukryje w stodole i go nie widać, nie, nie widnieje i tak dalej. Jest dużo trudniej. Jeśli chcesz nawet swoje prywatne pieniądze zainwestować w fundusz, to PFR Cię sprawdzi, czy jesteś i wiem na przykład od kolegi z funduszu, na przykład dwóch inwestorów odrzucili im, ponieważ według nich, według PFR-u czytaj, te dwie osoby nie były na tyle legitne. Żeby mogły zainwestować swoje prywatne środki w fundusz inwestycyjny, który inwestuje w startupy. Także ta osoba ma bardzo duże znaczenie jednak. Jeśli tak jak Kasia powiedziała, jest to Olga Tokarczuk, no to to jest marketing, tak? Bo oni wiedzą, że nawet jeśli to jest spółka, którą prowadzą jacyś młodzi ludzie, którzy niekoniecznie mają to doświadczenie biznesowe, które jest mega istotne, to też o tym mówiłaś, Kasiu, więc cieszę się, że dzisiaj jest twój głos tutaj, bardzo bardzo uzupełniający dyskusję, to mimo wszystko jednak dobrze, żeby była jakaś rozpoznawana osoba, bo też ta rozpoznawana osoba, ja myślę, że tam się ze mną zgodzisz tutaj, też daje. Wie większe szanse na sukces, nie? Bo oni po prostu nie mogą popełnić mówiąc wprost fuck upu, nie? No bo jak no, ta osoba rozpoznawana, no nie będzie chciała doprowadzić, żeby ta spółka zbankrutowała, bo to dla niej będzie bardzo zły PR. Tym bardziej jak jej syn tam pracuje, no to tym bardziej nie by się, żeby mama gdzieś tutaj oberwała rykoszetem, prawda, pr -owym. No, Także ja wiesz, mogła tak ty, Ja, cis, mam, ja cisnę tobie, ty ciśniesz mnie, no wiesz, pocisnąć marketingowców. <grym> nie, no spoko, pocisnąć, ja ciśnę dobrze. nie. No, pocisnąć, pocisnąć marketingowcowi, że nie zauważył podstawowej kwestii, że Olga Tokarczuk, czyli rozpoznawalna osoba, jest w tej spółce, to już naprawdę. Nie, no, nie, a, nie. Ależ oczywiście, że tak, to, że Olga Tokarczuk tam jest, to jest oczywiście bardzo ważny element pewnie całej koncepcji tego projektu i tak naprawdę to... To jeszcze bardziej go uwiarygadnia, to będzie pozwalało na to, żeby oni zyskali na początku właśnie tą rozpoznawalność marketingową. Więc ja po prostu ja wierzę w ludzi, zakładam, że projekt jest dobrze napisany. Nie wiem, jak te procesy wyglądają. Zakładam, że one teraz są trochę bardziej uszczelnione niż. Za poprzednich rządów. No i właśnie między innymi dlatego. Wiesz, są sprawdzane te osoby, te ich backstory jest sprawdzane, czy no żeby nie było takich ja, jak było z NCBR-em, pamiętacie, no, prawda? No. Pamiętamy, no więc, więc fantastycznie, że to jest zrobione i po prostu idziemy tą drogą, a jeżeli rozpoznawalna osoba wspiera jakiś projekt, no to to ma dodatkowy ten marketingowy background i życzę chłopakom, jak najlepiej niech będą drugim CD projektem i hajdę do przodu. Mm. No. A ja życzę im świetnych zarządzających, bo to jest klucz teraz w projekcie. No, na pewno. Mnie bardzo zainspirowało ten pomysł z budowaniem psychologicznych postaci do gier, które naprawdę będą miały ten psychologiczny background. Ja po prostu wyobrażam sobie, jak szeroko można byłoby wykorzystać tę koncepcję, nawet w takich kwestiach leczenia na przykład różnego rodzaju schorzeń psychologicznych czy psychiatrycznych czy na przykład mm. ćwiczeń dla osób które mają problemy z społecznymi różnymi aspektami Tak ale takich projektów jest dosyć sporo nie bo jakby specyfika tak ich jest. projektu jest taka mm. że to jest po prostu w grze że te mm. NPC po prostu dostają ten rys psychologiczny myślę że to nie jest też nic niezwykłego saj mam nadzieję że oni to skomercjalizują i mm. będzie rzeczywiście to sprzedawalny produkt do game devu na całym świecie a nie wpisali to po prostu tak bo fajnie mm. brzmi w projekcie, nie? A skoro tak go. wszyscy życzyli, to ja chciałem życzyć jeszcze, ale możecie, możemy to wyciąć też później, żeby ten produkt był ciekawszy niż książki o nowej. <laughs> Szczerze, ja nigdy nie czytałem książki Olgi Tokarczuk, ale czytałem um, od... wypowiedź Stanisława Lema na temat książek Olgi Tokarczuk i mi wystarczył jako fan Ech. lemat. A co on powiedział? Chcę, żebyś tę wypowiedź Obaj, ale fanem, tak? ja zacząłem jednak od Wierzy i nie, nie ale Też to, nie znam tej wypowiedzi, nie ma. To akurat jest mega trudna książka. Książki tokaczów po prostu są trudne. Natomiast no. nie, ja, ja, ja przeczytałem dopiero po tym, jak dostała Nobla, ale ja jestem fanem, mnie się bardzo podobają. Natomiast są naprawdę trudne. To, tego się nie da czytać na zasadzie takich, że gdzieś w przelocie beletrystyka, Nie. Tutaj zdanie po zdaniu ma znaczenie wręcz. E, słuchajcie, biznes Info pisze: Lewica szykuje e, epokowy, Przewrót alkoholowy. Chcą wrócić do 1989 roku. Lewica zaproponowała, by wysokość akcyzy była naliczana chodzi tu o akcyzę od alkoholu była naliczana zależnie od zawartości alkoholu w napoju. Nie zaś tak jak ma to miejsce obecnie od jego rodzaju. Eksperci zaznaczają jednak, że taka zmiana uderzy nie tylko w portfele konsumentów piwa. Hmm. Propozycja naliczania akcyzy według gramów alkoholu w napoju. Taka zmiana w znaczącym stopniu uderzyłaby w branżę piwowarską, czyniąc ten napój mniej atrakcyjnym cenowo w porównaniu do napojów wysokoprocentowych. Sorry, ja tutaj wycinki po prostu z artykułu, żeby to zachować jakby sensa, żeby było wiadomo, Tomek mnie tu i tak poprawi. Głosy ekspertów przeznaczonych, e, g, głosy ekspertów postrzegających, e, przestrzegających przed odwrotnym skutkiem e, już się pojawiły na rynku, dlatego że wyższe ceny piwa prawdopodobnie przełożą się na przywrócenie do łask, na przykład wódki, a to wpłynęłoby na zdrowie Polaków zdecydowanie negatywnie. I tutaj wypowiedź eksperta. Po 1989 roku podjęto świadomą decyzję, aby zmiany. Podatkowe szły w tym kierunku, żeby przekierować konsumentów alkoholi wysokoprocentowych na napoje niskoprocentowe, i ta operacja się udała. Wraz ze zmianą zmieniły się pewne nawyki, i piwo jest konsumowane po to, żeby je wypić, na przykład przy okazji spotkań towarzyskich, yy, yy, oglądania meczu, itd. Tak tak Tutaj tłumaczy specjalistka. W raporcie z lat 2007 do 19 wykazano, że 39% respondentów korzystających z alkoholu wybiera piwo, 25% wino, 16% wódkę. No już kończę. Ministerstwo Zdrowia wysunęło również propozycję zakazu sprzedaży alkoholu w formie innej niż płynną, bo tutaj są dodatkowe zmiany ze strony Ministerstwa Zdrowia do tej ustawy. Czyli to co wszystko, co tu nawet mówiliśmy wcześniej w programie o alkotubkach, tak, żeby nie można było sprzedawać jej inaczej niż w formie płynnej, oraz wprowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych do 300 ml wyłącznie w szklanych butelkach lub puszkach. Się strasznie zastanawiamy, co teraz będzie z czekoladkami. Dokładnie nie? o tym samym pomyślałem. To zaraz będziemy o tym gadać. Podniesienie miałoby zostać również kara za nielegalną reklamę alkoholu. No to myślę, że tutaj nasz Janusz biznesu wie bardzo dobrze, że to chyba odczułby. I zakazem sprzedaży na stacjach benzynowych w godzinach nocnych 22 i 6. .00. No to już teraz nawet nie ma sensu stacji benzynowej otwierać w nocy w takim razie, jak między 22 a 6 nie można alkoholu kupić. No i słuchajcie, co wy na ten temat? Czy jesteście za tymi zmianami? Czy jesteście za tym, żeby nie nie tyle libar, liberalizować, co po prostu zaostrzać przepisy związane właśnie z akcyzami. Rozmawialiśmy dzisiaj o papierosach wcześniej w poprzednim temacie Bizłyka, teraz rozmawiamy o alkoholu. Jakie jest wasze zdanie? Ja się nie znam tak dobrze na alkoholu, bo rzadko spożywam. Y, natomiast nie do końca komfortowo się czuję. Wie, to państwo takim staje się takim naszym rodzicem. Nie wiem, czy zauważyliście tak. Mm. Bardzo tutaj chcę różne rzeczy uregulować y, i ta tendencja mi się nie do końca podoba. Y, Uważam, że to wychowanie powinno wychodzić skądinąd, kultura powinna wychodzić skądinąd y, i no widzimy, że coraz więcej jest tych różnych dodatków y, podatkowych. Natomiast co do samej y, idei tego, że ludzie zaczęli pić y, bardziej takie alkohole jak piwo czy wino, czyli takie, które y, potem też piwa kraftowe, wina są też y, różne y, – jednak ta tendencja jest no, dużo uważam ciekawsza mm, niż tendencja jednak picia alkoholu pod tytułem wódka, którą się po prostu wlewa. Oczywiście też chyba zdarzają się koneserzy. Smaku wódki. Gdzieś tam chyba jestem wiecie, muzykiem, więc spotkałem takich w życiu. Oglądają którzy... film z Januszem Gajosem, tam żółty Szalik się nazywał, hmm. czy coś takiego żółta paszka. Co on tak smakował wódkę? Ja się wszyscy zrawiam, duże hmm. jak? Jak można smakować wódkę? Jak właśnie jak można? Natomiast czasami na weselu kolegi nawet wypada posmakować. Nie? Tak się zdarza. I tak to jest jedyny moment, gdzie ja sobie pozwalam właśnie na ten na ten cudowny napój, oddając cześć temu, kto właśnie wszedł w związek małżeński, bo w ogóle będziemy jeszcze rozmawiać dzisiaj o małżeństwie. Tak jest. Tak, więc nie wiem, czy tam na wódkę wejdziemy. Raczej nie. Więc no, ciężko, y, ciężko, powiedzieć. Y, w każdym razie rząd szuka pieniędzy. Natomiast bardzo bym chciał, y, żebyśmy się jednak nie zabierali za te czekoladki i zostawili je w świętym spokoju. Kwestia no. jest jeszcze taka, że branża rzemieślniczych piw, tych kraftowych, ona ma się tak komsi w Polsce. W związku z powyższym <laughs> myślę, że dołożenie teraz podatku jeszcze bardziej ją króci. Dużym to nie przeszkodzi, tak jak wspomniałam. Natomiast mniejszym, lokalnym, rzemieślniczym browarom na pewno to zaszkodzi. Mhm. Pada pytanie, co wniesie w zamian. Są doświadczenia i już kilka wiadomo z historii okoliczności, że im większe zakazy, tym większy bunt społeczny i tak naprawdę spożycie rośnie, tak? Nie wiem, czy bym szła w tą stronę. A raczej się... bym ograniczyła, nie wiem, sprzedaż małpek rano przed pracą. Ja się czuję niekomfortowo jako lewak, bo to jest po prostu. Jako jest... wielbiciel małpek. Nie, jako lewak, no bo to pomysł lewicy i no muszę się z wami zgodzić. Uważam, że jest po prostu kompletnie nietrafione. No bo yy, nie sądzę, że tylko i wyłącznie akcyza spowodowała to przesunięcie z wódki na yy, piwo. Natomiast uważam, że to jest ruch słuszny mimo wszystko. Problem alkoholowy w Polsce występuje, występował, jest problemem społecznym, który oddziaływuje na bardzo wiele obszarów i mimo wszystko uważam, że piwo jest mniej szkodliwe po prostu niż wódka. No, właśnie pod tym względem problemów społecznych. Więc no po prostu zły ruch. No i Ale tyle, naprawdę no. Tomek, bo na przykład ja y, znaczy, y, tu chciałem pogadać właśnie o tym problemie alkoholowym, bo jakby ja ostatnio właśnie wrzuciłem taki post między innymi na Linkedin właśnie odnośnie alkoholu, który wywołał dużo oburzenia i tam było dużo dyskusji, bardzo fajnej dyskusji twórczej i między innymi bardzo dużo pojawiło się wypowiedzi typu, że Polska ma problemy z alkoholem. I pozwoliłem sobie sprawdzić statystykę. Polska jest na szarym końcu kraju w Unii Europejskiej, w ogóle w Europie, y, jeśli chodzi o spożycie alkoholu. Spożycie alkoholu w Polsce jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, pierwsze trzy kraje z najmniejszym spożyciem ogólnym alkoholu to jest między innymi Polska w porównaniu do całej Europy. Więc jakby wydaje mi się, że my często bazujemy na takich, wiesz, mitach, na takich powtarzanych, ciągle oklepywanych frazesach, że no Polacy to mają, to Polacy są alkoholicy, to mają problemy z tym alkoholem kiedy tak naprawdę no, najwsze badania wcale tego nie potwierdzają, nie? I jakby zgadzam się całkowicie, że uważam, że, że kurczę i tak, <laughs> słuchajcie, u nas przepisy są bardzo restrykcyjne. Popatrzcie, jak jest w krajach Europy, my jesteśmy w Europie Środkowej, tak? Ale w Europie Zachodniej, w Niemczech można piwo kupić od, ilu? od 16 lat chyba, jeśli dobrze pamiętam, 16, tak? No. Jeśli chodzi o jazdę samochodem po spożyciu. To w wielu krajach te linie, większe normy są. są dużo większe normy, niż są w Polsce. Uważam, mhm. że dosyć restrykcyjne przepisy w Polakach skutecznie, dlatego też jestem za tymi akcyzami, nie? Bo one faktycznie działają. One wymuszają na ludziach, choć sam jestem liberałem, jeśli chodzi o takie poglądy, i tutaj się zgadzam, że uważam, że wolałbym, żeby, żeby rządy pozwoliły nam, ludziom samym myśleć, ale z drugiej strony rzeczywiście te restrykcje działają i sprawiają, że ludzie jednak się oduczają pewnych nawyków, jeśli to są nawyki, tak? Bo jak ktoś jest chory i musi palić papierosy, czy pić alkohol, to jest chory, nie? To nie ma znaczenia, czy, 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 czy będzie taka, czy inna akcja, będzie pił, nie? Albo palił. Natomiast, jeśli chodzi o te, te, tych ludzi, co robią to po prostu z nudy, czy, czy jakiejkolwiek innej, no to, to faktycznie działa, nie? No, 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 no po prostu działa, no więc y, 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 tym bardziej, że faktycznie te ten rynek browarów rzemieślniczych jest ciekawym rynkiem w Polsce, jest tych przedsiębiorców trochę, to jest fajny rynek, który się rozwija, jakościowo jest to dużo, dużo lepsze niż to, co hmm? mamy dostępne, tak. jeśli chodzi o koncerny, bo tam de facto to, to koło piwa nie leżało i to jest sama chemia. Zgada. I no nie wierzę, że te wszystkie duże koncerny jakkolwiek to odczują, w ogóle tego nie odczują. Ostatnio widziałem taką żabka, teraz robi dużo promocji takich, że masz dwa za jeden i ludzie po prostu walą drzwiami i oknami. Ale, ale wiesz, żeby, Tomek, żeby to jeszcze piwskana. było dwa za jeden, to by było spoko. Tylko oni już, już mają kłopoty, bo oni te wszystkie promocje to kombinują tak, wie, że dwa za jeden przy zakupie z kartą jakąś tam i jeszcze jak dokupisz trzy pomidory. Nie? Jakby, I minimalny pułap zakupów cenowy co taki, żeby tak, marzec tak, tak. zrealizować. I jakby wiecie, to, to jeszcze żeby to było takie proste, ale w dzisiejszych czasach <grym> coraz bardziej kombinują te dwa za jeden, ale no, no fair. Ale, ale tak czy tak to powoduje, że ostatecznie to piwo robi ci się po 2,90 i No tylko, że to jest od strony takiej technicznej no straszny syf, no po prostu chemia tak. na chemii mm, i w nich to znowu, to znowu w nich nie uderzy. Uderzy w te małe polskie browary rzemieślnicze, bo de facto to podniesienie akcyzy na piwo, bo do tego by się sprowadzało, gdyby ten projekt przeszedł, uderzy w małe browary rzemieślnicze. E, no, Droga Lewico, nie idźmy tą drogą. <gry> Ale wiesz co to jest niewidzialna ręka rynku, bo swego czasu nie było małych browarów rzemieślniczych, bo w Polsce było, jak wiecie, no były właśnie tylko te duże koncerny po prostu, które produkowały piwo. W pewnym momencie pojawił się rynek i na, na ludzie chcieli te kraftowe piwa pić i nagle pojawiło się tych, chyba w Krakowie samym było ze 30 kraftowych browarów. Bardzo dużo takich mikrobrowarków, które produkowały, bardzo dużo te browary sprzedawały, bo one sprzedawały dużo do choreki, dużo do restauracji, tak. kawiarni, do, do barów i tak dalej, ale w pewnym momencie się skończyło, bo te duże koncerny też się zorientowały, że gusta konsumentów idą w tą stronę i zaczęły produkować te piwa, które wyglądają jak kraftowe, choć są tak jak dokładnie powiedziałeś, są zwykłymi sikaczami, tak? I no i, no i pytanie, czy rynek się nie zawija. Nie? Po prostu znowu dzieje się tak, że coraz mniejsze jest spożycie piwa, bo ono spada, rośnie w spożycie wina. Polacy już nie piją chamskich wódek, tylko coraz bardziej wysublimowane alkohole, bo one są coraz droższe, więc już mają pić, to chcą pić dobre rzeczy. A ci, co pili, no, takie siary, jak, jak, jak powiedziałeś, te takie tanie browary, no to dalej będą pili. No, to jest trochę inna, jakby, że tak powiem, grupa społeczna. Nie? No trochę inna grupa. Grupa dotylowa klienta. Tak. Trochę no ale i co? Ale, ale, ale słuchaj, sprzedają, sprzedają. To znaczy, że są świadomi, że jest to potężna grupa konsumentów, która chce kupować taki typ produktu i taki typ produktu się sprzedaje, nie? No, sprzedaje się. Natomiast ponieważ z Kasią no, oboje mamy wśród znajomych właściciela jednego z polskich małych browarów, więc zdajemy sobie sprawę z tego, że ten rynek jest trudny, a z drugiej strony no chłopaki robią fantastyczną robotę i akurat... Mocno trzymamy za nie książki więcej ja sorry, ale no będę popierać. Ja Was nie no, zapraszam, po Ja Was nie zapraszam, bo Wy tutaj proszę, ktoś prowadzi sprawy firmy, która produkuje likwidy, mm. ktoś ma kolegę browarnika, no to już nie wypowiecie się tak szczerze i otwarcie. Nie. Że... Ale nie, bo to absolutnie znaczy... szczerze się nie, wypowiadam. Aś, jest ja taka... wiem, ja wiem, Patrzmy ale astro... z... absolutnie szczerze się wypowiadam. Lewico zawiodłaś mnie. <noise> Patrzmy z perspektywy też e, promocji polskiej gospodarki. Polską gospodarkę należy promować, bo 90% jej udziałów stanowią właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Te browary na, do nich należą. Dokładnie. Jeżeli jakiś przepis zobaczymy, że przyniesie skutek uboczny, który będzie najbardziej odczuwalny dla tych małych i średnich, zastanówmy się podwójnie, czy warto go wprowadzać. Zgadzam się, a co więcej, jak już idziemy tym sznytem, bo tu bardzo mhm. fajną linię zastosować, bardzo mi się podoba. Z czym Wam się kojarzy? Jakim alkoholem wam się na przykład kojarzy Francja? No, z szampanami wina, Skandynawia, z wódeczką, no, kraje południowe. Jakby wiecie, no. gdzieś jak Ameryka, Szkocja, jakby każdy kraj się z czymś kojarzy, nie? Jakby oni się nie wypierają tym, że nie, nie, u nas nie wolno, nie, w ogóle spożycie to ma być minimalne, nikt nie ma pić, nie? Jakby oni są dumni z tego, że mają, są producentami, Niemcy uwielbiają piwa, niech mają Oktoberfest, bawią się. Słuchajcie, no jakby ze zdrowym rozsądkiem, tak jak Tomek też tu bardzo słusznie dzisiaj zauważył, zdrowy rozsądek, wszystko jest dla ludzi, alkohole też, także myślę, że. Nie powinno się wprowadzać. Lewica zawiodłaś nas wszystkich. Nie, nie ma. No ale dobrze. Co, jedziemy dalej, tak? Dobra, słuchajcie, następny temat w takim razie. One do wiadomości pisze. Minister finansów ostrzega, silniki wzrostu powoli wygasają. Słuchajcie, ważny artykuł, bo jak się nie zgadzam zazwyczaj z, z aktualnym rządem, tak tutaj myślę, że pan minister bardzo mądrze powiedział. Minister finansów Andrzej Domański przyznał w sobotę w Łodzi, że rząd ma świadomość, iż wyczerpują się przewagi konkurencyjne Polski, a nasz dotychczasowy model wzrostu wymaga korekty. Nie możemy dać się uśpić dobrej, bieżącej kondycji polskiej gospodarki. Nasza odpowiedzialność za polską gospodarkę będzie mierzona nie w miesiącach, kwartałach, czy latach, ale dekadach. Nie mógłbym się bardziej zgodzić. Rozwój nie jest czymś danym raz na zawsze. Tym bardziej nie mógłbym się nie zgodzić. Ale czekaj, czekaj, ale to jest polski minister? Polski minister. Nie, no długo nie popracuje. Hmph. <laughs> Domański podkreślił, że dynamika wzrostu polskiej gospodarki w ostatnich dekadach jest bezprecedensowa i można ją uznać za wzór sukcesu transformacji. Wskazał, że na skutek odważnych reform ducha polskiej przedsiębiorczości oraz wystąpienia, wstąpienia do Unii Europejskiej, Polska w minionych 20 latach rosła gospodarczo najszybciej na świecie i obecnie jest szóstą największą gospodarką wśród krajów wspólnoty europejskiej. Prognozujemy, że w przyszłym roku tempo wzrostu naszej gospodarki sięgnie niemal 4%. No, czytałem właśnie, że tak mniej więcej 1% PKB na kwartał rośnie. Także to jest nieprawdopodobne tempo wzrostu. Drugi raz do Unii Europejskiej nie wejdziemy. Renta demograficzna z całą pewnością wygasła. Ceny energii, które przez lata mieliśmy najniższe w Unii Europejskiej, obecnie są najwyższe. Duch przedsiębiorczości, jestem o tym przekonany, pozostaje, ale fakty są takie, że Polska, fi, polskie firmy już polskie firmy nie inwestują. Minister finansów zwrócił uwagę na wiele problemów gospodarczych i wyzwań stojących przed Unią Europejską związanych z uzależnieniem się od surowców z Rosji. Zmianami w, w globalnych łańcuchach produkcji, relokacji inwestycji na skutek wzrostu międzynarodowych napięć, bla, bla, bla. Jak dodał już teraz, w wielu dziedzinach Europa przegrywa w globalnym wyścigu technologicznym nie tylko z USA, ale i krajami Azji Południowo-Wschodniej z powodu transformacji energetycznej, demografii i nowych warunków geopolitycznych. Już kończę, słuchajcie: Polacy są coraz zamożniejszym społeczeństwem z rosnącymi aspiracjami. Naszym zdaniem, musimy. Musi być więc, z, z naszym zadaniem musi być więc wspieranie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, zadeklarował. W tym celu, jak dodał szef resortu finansów, niezbędna jest transformacja energetyczna, która za sprawą obniżającej energii poprawi konkurencyjność gospodarki i stanie się wehikułem Prorozwojowym. I tutaj bym powiedział, ups, chyba przechwaliłem pana ministra, bo już wiem, co chcę powiedzieć. No i teraz słuchajcie, jakie jest wasze zdanie? Zanim ja się wypowiem, hmm. jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Ja bym zaczął od tego, nie wiem, czy wiecie. Ostatnio słyszałem taką opinię, że firma Mercedes wydaje więcej na badania niż Polska. Jedna tak? niemiecka firma. Nie nie? Więc, jakby e, podoba mi się, że ktoś, że tutaj pan minister e, dobrze diagnozuje, tylko e, co z tego wyniknie. No, jeśli patrzymy sobie tak bardziej ogólnie na polską gospodarkę, no to e, ja nie widzę e, czy zdziwiony jestem, że on taką, taką tutaj. E, Taką diagnozę postawił, bo ona jest dosyć problematyczna w kontekście tego, gdyby go teraz zapytać, no okej, okay, no ale to właśnie pan nie jest dziennikarzem patrzącym z boku, tylko pan jest jednym z ludzi ustawicowy z tym w tym momencie robicie. No. E, czy jeśli popatrzymy na CPK, to co ja też ostatnio mówiłem o ruchu kontenerowym i tak dalej, czy takich rzeczach związanych z tym, że w Polsce by się dużo rzeczy działo, dużo kolejnych biznesów by powstawało właśnie na kanwie tych biznesów. E, no to, no to może być ciężko. Po drugie, wyż demograficzny w Polsce podaj, że był w 1980 około, więc teraz mamy ludzi właśnie takich jak my, Dawid, 38-40 lat. Nam się jeszcze chce, nam się jeszcze będzie z 10 lat chciało, prawdopodobnie bardzo. Takich ludzi jest trochę, Natomiast powolutku jakby nasze, mamy coraz więcej, więc się uspokajamy, niedługo będziemy chcieli, tak jak teraz Niemcy właśnie, konsumować jakby to co, to, co wypracowaliśmy, więc ja nie do końca widzę to, że jakby jest przed nami tak bardzo dużo, my jeszcze jakiś czas będziemy konsumować ten wyżwek demograficzny i, 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 i ten taki napęd, ten głód, natomiast tutaj naprawdę trzeba działać i... Panie ministrze, ja bym prosił pana o to, o ile pan słucha, jest pan z tych, jednym z tych słuchaczy właśnie Bizłek, aby pan oprócz tej diagnozy porozmawiał właśnie z kolegami, aby zaczęli coś tutaj robić. Nie śmiejcie się, bo ostatnio zauważyliśmy, że Ursula von der Leyen ogląda Bizłyka, bo, bo kilka zmian, które wprowadziła, to były rzeczy, które przez pół roku gadaliśmy w Bizłyku. A my często podążamy tak. za Niemcami. Tak, więc... Tak. my często zwracaliśmy uwagę, co trzeba poprawić i ona nagle zaczyna, patrzy, a ona zaczyna to poprawić. Także coś w tym musi być. Ja myślę, że pan minister i tak nie zdiagnozował wszystkich tych silników, które nas pchały do tej pory, a które się kończą. No, przykład Krakowa jest takim dobrym przykładem, gdzie Kraków przez lata rozwijał się dzięki niskiej cenie wykwalifikowanych pracowników. No to się powoli kończy. No I to powoduje, że faktycznie musimy znaleźć nowe sposoby na to, w jaki sposób pobudzać naszą gospodarkę. No a de facto jedynym takim sposobem jest są inwestycje. Jedyny sposób na to, żeby w takiej gospodarce kapitalistycznej te inwestycje były efektywne. To nie są dotacje mimo wszystko. Chociaż super, że jeśli już są te dotacje, to niech one idą właśnie w Polsce na nowe technologie, ekstra, ale przede wszystkim to jest kwestia tego, żeby te inwestycje szły przez polskie spółki, bo my, jako dbając o swoje pieniądze, będziemy to robić po prostu najbardziej efektywnie. I takie rozwiązania, chociażby jak CIDES które faktycznie mają szansę przystymulować do tego, żeby spółki inwestowały i zostawały te pieniądze w spółkach. Są fajnymi pomysłami, no ale ja mam dokładnie to samo pytanie po przeczytaniu tego artykułu. Bardzo mądra diagnoza, fajnie to wypunktowane. No i co teraz? No Kasiu, ja bym się jeszcze oparła tutaj o, o raport Dragiego, tak naprawdę, czyli inwestycja w biotechnologię, inwestycja w nowoczesny przemysł, inwestycja w edukację. To jest klucz, bo tak naprawdę nie mamy, tak jak popatrzcie, co się dzieje w Azji. Azja się przyglądała Chinom. Chiny stały się liderem Azji, zaraz potem idą Indie, zaraz Chiny wejdą nam z przemysłem, to co było domeną Europy, z przemysłem motoryzacyjnym. potrzebują 5 lat, zbudują kompleks serwisów i auta zaraz Chin będziemy mieć w Polsce tak samo rozpropagowane, jak mamy auta niemieckie. Czyli potrzebujemy zainwestować w kilka dużych motorów biznesowych, które będą ciągnęły Europę do przodu i one co za tym idą potem będą takimi, motorami napędowymi dla, dla całej gospodarki. Nie mamy, nie mamy dużych graczy poza przemysłem motoryzacyjnym światowych w Europie i w Polsce, co za tym idzie, no bo tak naprawdę przegapiliśmy ten czas. Tak? Europa przegapiła ten czas, yy, rozdrabniając się troszkę na, na, na tych rzeczach, które nie powinna była zrobić. Natomiast yy, co bym zrobiła na miejscu ewentualnie zarządzających? Zwiększyłabym inwestycje głównie w Edukację, w rozwój, w przemysł nowych technologii, biotechnologii. Polska jest bardzo mocna tutaj, bo akurat y, mam też kontakt z, z firmami z tej branży, także tylko wypromować, wypromować lokalnego, dużego przedsiębiorcę. No i to, co jest kwestia CPK, no, ale to już rozumiem, że było mówione wcześniej. No. Tak, mówiliśmy dosyć często Słuchajcie, generalnie tak. Kasia, dzięki za ten głos. Znowu dzisiaj mnie zaskakujesz. Super, że, że, że powiedziałeś. Generalnie faktycznie pan minister nie zro... ja to tak trochę podpuchę zrobiłem, ale pan minister nie zaskoczył niczym. On po prostu powtórzył tezy z raportu Dragiego, który raport Dragiego bardzo jasno i klarownie mówił, że my, z naszym europejskim sposobem życia, typem życia, trybem życia, nie mamy szans w perspektywie następnych dekad. Nie mamy szans utrzymać jednocześnie chęci wprowadzenia zielonego ładu, jednocześnie wysokich jakby socjali, nie czerpiąc, nie mając skąd pieniędzy, żeby utrzymać jakby ten model życia. To mówi raport Dragiego wprost na 400 stronach ponad. Zachęcam, żeby przeczytać. I jakby akurat taka jedna z dramatycznych test raportu Dragiego jest taka, że my musimy w tą zieloną energię iść, nie ma wyjścia. Musimy iść po prostu i to w energię ze źródeł odnawialnych. Ja rozumiem, że Europa ma problem, tak? Bo w przeciwieństwie do Ameryki czy krajów powiedzmy tam Bliskiego Wschodu, my nie mamy po prostu innych źródeł energii tak? naturalnych. Tak? Nie mamy ropy, nie mamy gazu, to są raptem kilka procent światowej produkcji ropy czy gazu, to co ma Europa. Więc jakby my nie mamy, czerpaliśmy do tej pory z Rosji gaz, surowce naturalne, które jakby napędzały rozwój Unii Europejskiej. Teraz jest Embargo i jest problem z tym, więc my musimy iść w te zielone energie. Natomiast no, cieszę się, że Niemcy ostatnio stwierdzili, że jednak atom należy do tych zielonych energii, jednak atom można. Pomimo, że początkowo zamykali elektrownie atomowej, że jednak atom będzie jednak dobrym rozwiązaniem, a nie tylko solary i wiatraki. Natomiast ja byłem ostatnio w Szwajcarii, taka tykteryjka. Byłem ostatnio w Szwajcarii, gdzie kupowałem jakby udziały w jednym biznesie i, i ten właściciel biznesu mieszka tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, z 20 lat. On powiedział mi bardzo ciekawą rzecz na temat Szwajcarii. Powiedział, że to jest, generalnie Szwajcaria, to jest kraj bardzo szybko y, wzbogaconych rolników. Tam było po prostu tak. rolnictwo, nie było nic, i nagle odkryli system bankowy, w którym jakby bardzo duże spółki bankowe, finansowe założyły się w Szwajcarii i to dało im ogromny wzrost PKB. I ten kraj się gigantycznie, bardzo szybko wzbogacił. Bo wskoczyli w odpowiednim momencie na falę tego, co będzie, co jest tą przyszłością i co będzie przyszłością. Dokładnie tak samo zadziałała Norwegia. To był kraj biedny, jeden z, potem, jeden z biedniejszych krajów Europy, gdzie jedynym liczącym się przemysłem było rybołówstwo i bodajże tam y, nawet chyba, y, jeśli chodzi o wyrąb drewna, to, to, to nie była potężna branża, bo tam był kłopot z transportem. I co się stało? Nie wiem, czy znacie historię. Norwegowie odkryto w, przy wybrzeży Norwegii ogromne złoże ropy naftowej. I Norwegowie powiedzieli, że tam absolutnie n, n, nie pozwalamy ich wydobywać zagranicznym koncernom. Więc zagraniczne koncerty przyszły z kolejną propozycją do rządu Norwegii, już drugą, że słuchajcie, to my wam damy więcej, tak? to my będziemy brać oczywiście zyski, ale damy wam więcej do, 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 jakby do was, tak? do kraju. Tak? I Norwegzy znowu odmówili. I za trzecim razem, jak zbadali te i okazało się, że one są ogromne, to, to rzeczywiście znowu przyszły te koncerny i dobra, to damy wam jeszcze więcej. I w tym momencie Norwegia jest jednym z najbogatszych krajów e, Europy, dlatego że ma ogromne środki właśnie, które są jakby znowu wskoczyli na tą technologię, która była potrzebna w danym momencie, tak? I to, co Kasia mówi jest bardzo, bardzo tutaj myślę, że warte refleksji, dlatego, że my powinniśmy wykorzystywać te technologie, wskakiwać na te technologie, które będą technologiami przyszłości. Samochody elektryczne być może będą rzeczywiście, dlatego był projekt IZERA. Nie wiemy, jak to się potoczy, bo Chińczycy już w tym momencie tworzą ogromną konkurencję, w samochody za ułamek ceny, którą BMW, Mercedes jakby już jakby proponują, no i też jakby popyt znacząco spadł w ostatnim roku, jak wiemy. Zresztą Polska też próbowała nawet cząstkowo wykorzystać tą falę wzrostu, tworząc jakby tutaj taką dolinę, nawet nie tyle krzemową, co jakby technologiczną dolinę dla producentów baterii. Pewnie wiecie, tak, że bardzo duży producent baterii, jeden już jest w Polsce, miał być drugi Samsung, w końcu, w koniec końców mówiliśmy nawet o tym w jednym z odcinków Bizłyka, koniec końców nie założył się Samsung w Polsce, ale szukamy tych rozwiązań. I teraz to, co jest, już kończę, przepraszam za mój przedługi monolog, ale chciałbym, żeby jakby do brzegu. To, co my powinniśmy wykorzystać jako naszą przewagę technologiczną, bo rzeczywiście, Tomek, masz absolutnie rację. Wyko wykańczają się nasze przewagi. Tani, wykwalifikowany pracownik. Tu Polska była zawsze Meksykiem Europy. Tak? Tu było tanio, to było dobrze, to była dobra strefa czasowa, to byli wykształceni programiści, menedżerowie z dobrym wykształceniem, nie jak w tej Europie, co byli kształceni 30-40 lat temu i to już, już są nowe sposoby, metody zarządzania, ale oni dalej robią swoje. My mamy nową kadrę menedżerów, dobrych zarządzających, dlatego polscy menedżerowie często. Wchodzą do struktur europejskich spółek. Pewnie Kasia potwierdzi, jeśli ma takich klientów. I jakby to, co teraz w Polsce, sorry, już, już naprawdę kończę, to, co jakby my powinniśmy robić teraz, to inwestować do jasnej cholery w startupy. Ludzie, kochani, to jest to, co ja cały czas tłumaczę i tukę do głów. Jak w rozwoju technologicznym polskiej przyszłości naszych dzieci pomoże to, że Polak inwestuje w kawalerkę w Krakowie? Albo kurde, w bliźniaka pod miastem. W żaden sposób. To, głównie Polacy inwestują w te cholerne nieruchomości, które nic nie dają. Nie przekładają się do PKB naszego kraju, nie sprawiają, że będą zatrudnienia nowych pracowników, nie odkryją lekarstwa nie. na raka. No nie aż tak, to znaczy wiesz, no, no, w tym no, no, momencie dużo. Kawalerka kołem. nie odkryje nie. lekarstwa na raka. No, nie, ale jakby ale dużym, nie, no, ten przemysł budowlany jednak jest dużym kołem zamachowym w tej chwili gospodarki. Tak, tylko, ale nic konsum... nie dającym, tak, poza... tylko konsumujemy to od razu. Nie? Tak, tak, tak... Nic nie daje dokładnie. poza tym, tak samo. Ale co, to tak samo akcje, i obligacje spółek. Nie? No to właściwie krypto kupujesz, sprzedajesz, nic nie dajesz do systemu, jedynie, że ty możesz zarobić, tak? I ewentualnie, jeśli masz akcje i obligacje spółek, to wtedy ta spółka rośnie i może też, jakby, wzrost technologiczny sobie czy jakikolwiek dokonać. Ale inwestowanie w startupy, czyli to, co ja robię, to czym, czym ja się zajmuję, co jest moim konikiem, oprócz samego zarabiania potencjalnie pieniędzy, tak? To jest autoreklama, jest jednocześnie tym, że ty możesz sprawić, że rzeczywiście jakaś spółka wynajdzie lekarstwo na raka, może wynaleźć. Nową przełomową technologię. Ułatwia ludziom życie. To jest jakby przekładanie się na wierzch. Jakby wiele czynników, nie tylko na to, że kupujesz mieszkanie. Nie? Ale rzeczywiście, że tak no, to, o to, to, czym, powiedział, to, to, czym powiedziałem, że de facto jedyną szansą na to, żebyśmy jako gospodarka polska, a w konsekwencji gospodarka europejska, się rozwijali, no to dragi po prostu miał rację. Inwestujmy, inwestujmy w nowe technologie, ale żeby to się działo. To nie jest kwestia znowu tego, że Unia Europejska po, najpierw pozbiera kasę, później z tej kasy zostanie tylko trochę, no bo przecież... Urzędnicy kosztują. Później zrobimy konkursy. W ramach tych konkursów znowu tej kasy będzie, A na końcu okaże się, że jakieś tam grosze dostanie raz bardziej, raz mniej trafiony projekt. Ty jesteś lewicowy? No właśnie. To jest, powiem ci, Tomek tutaj... jest no. kryptolewakiem. Nie jestem tak, kryptolewakiem, ale nie, no bo słuchajcie, no, <laughs> jestem lewicowcem, ale z, od strony społeczno-politycznej, a nie ekonomicznej. E, do, Każdy bo... prawdziwy lewicowy dojrzewa w końcu tego, żeby być prawicowcem. Rozumiem, rozumiem. Nie no pójdę tak, 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 tak jest zielony. I, potem... i, rezultat, I rezultat jest oczywiście taki, że po prostu ułatwiajmy naszym polskim spółkom. Mhm. A ponieważ nie mamy dużych przedsiębiorstw. Znaczy, mamy takiego Orlena. No ale znowu ten Orlen, fajna, duża polska spółka, która trzęsie wieloma rękami. No, tylko że znowu jest w rękach politycznych i mogłaby naprawdę zrobić dużo dla Polski. Wszyscy wiemy, jak jest. Więc. Siłą polskiej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa. Znajdujmy takie rozwiązania jak chociażby ten CID estoński czy inne rozwiązania, które pozwolą polskim spółkom na inwestowanie, pozwolą startupom na, na rozwój i pozwolą na to, żeby doświadczeni przedsiębiorcy, tacy jak ty, pomagali tym spółkom startupowym nie tylko na poziomie tym finansowym, żeby ich dofinansować, ale też na tym poziomie merytorycznym, żeby oni się fajnie mogli rozwijać. Bo znowu, Mając jedną, drugą, trzecią firmę, my już mamy doświadczenie na poziomie takim, że wiemy, o, tu się wykopertniesz. Nie? Jak rozmawiamy często z młodszymi przedsiębiorcami, którzy są krok, dwa kroki za nami, wprost możemy powiedzieć im, stary, tu się wykopertniesz, mm. ale żebyś się nie wykopertnął, zrób tu i to. Zadbajmy po prostu o to. Niech rząd nam przestanie jako przedsiębiorcom przeszkadzać. I to, co znowu pan minister tam powiedział, że największą siłą polskiej gospodarki jest yy, nasza przedsiębiorczość, dajcie nam żyć. Tak, to jest głos wszystkich przedsiębiorców w Polsce, podpisuje się pod wypowiedzią Tomka, dajcie nam żyć, dajcie nam robić dobrze. Bo w Polsce to jest tak, jak już od czasu PRL-u, zarządzanie centralne, nikt nie docenia przedsiębiorców. Niestety przedsiębiorcy są zawsze kopani po tyłku, podkładane są im nogi, jak zrobi się wszystko, żeby na nich przepchnąć różnego rodzaju podatki, tylko się je ukrywa właśnie, że to się przepycha na przedsiębiorców. Wszystko się robi po to, żeby przedsiębiorcy miał jak najtrudniej. A to my de facto, my przedsiębiorcy, my wszyscy przedsiębiorcy w Polsce, Jesteśmy tym, kto jest największym płatnikiem do PKB Polski. No, czy tylko... mogę wtrącić? No. No. Słuchajcie, powiem taką historyjkę, bo jak przychodziły do mnie pierwsze firmy z Wielkiej Brytanii czy, czy z zagranicy takie mniej, mniejsi przedsiębiorcy, no to u nas urzędy skarbowe wzywają, dlaczego nie płacisz podatku albo zaliczki na podatek? No bo mam stratę, tak? Oni tego nie widzą, że, że mam stratę czy jej nie mam. No bo dopiero to widzą w zeznaniu rocznym, ale są takie pisma ponagające, wzywające. Natomiast jak przyszedł Anglik kiedyś, mówi to do mnie urząd, jak nie płacę podatku, dzwoni, co mogę zrobić, żeby ci pomóc? Mhm. Odwrotna perspektywa rzeczywistości tutaj. Tak, jest. ale ja mam bardzo podobne doświadczenie, jeśli chodzi o moich kolegów, którzy mają firmę w Wielkiej Brytanii. No, tam jest sytuacja taka, że w momencie, jak się zakładało taką małą firmę, i tam się płaci dopiero po pierwszym roku podatki, z tego co pamiętam. To ten urzędnik przychodził i pomagał ci wypełnić tam zeznanie roczne, tak żeby ono było dobrze wypełnione. W następnym roku też cię sprawdzał, ale nie na zasadzie, że jesteś zły i niedobry i na pewno próbowałeś zrobić wała, tylko właśnie pod kątem takim, czy tutaj nie można zrobić jakiejś optymalizacji podatkowej, bo może tego czy innego podatku nie musisz zapłacić, jeśli zrobisz mm. tak, tak czy inaczej. No, państwo wspiera, to jest, to jest kwestia tego, żeby to jest to myślenie w Polsce, że największym złodziejem w Polsce jest kto? No przedsiębiorca. No i, i, i to jest ten problem, czyli problem myślenia w kategorii takiej, że my w jakiś sposób próbujemy okraść wszystkich dookoła, a państwo na czele. Tak. A y, może zacznijmy myśleć o tym w drugą stronę. Ale to jest w ogóle kwestia edukacji ekonomicznej, tak w ogóle. Tak. No bo popatrzcie, faktycznie jest tak, że jak się zapytamy ludzi, kto płaci VAT? No kto płaci VAT? Wiesz, wiecie, jak płaci VAT? Jak się zapyta ludzi na ulicy? Kto? Firmy płacą VAT. Firmy, Firmy płacą VAT. Czy któryś z was, ktoś z was zapłacił kiedyś VAT? No ja nigdy nie zapłaciłem, przelałem, ale nigdy go nie zapłaciłem. VAT płacą konsumenci. Mhm. Tylko konsumenci nie zdają sobie sprawy z tego, że 23% w każdym produkcie, który kupują, to jest podatek, który oni płacą, bo dla nas, przedsiębiorców, on akurat jest neutralny. Mhm. Jeżeli ktoś pracuje na umowę o pracę, to przeciętną osobę, jak zapytasz, ile płaci podatku, nic. No nic nie płaci podatku. Już wam powiem, od netta 1,63, każdy tysiąc złotych, 630 zł kosztuje brutto, brutto pracodawcy twój, czyli tak. 1630 pracodawca płaci od twojego tysiąca netto. Dziękuję Kasiu, tylko że no właśnie to jest znowu ta sytuacja, że ludzie sobie kompletnie nie zdają sprawy z tego, Ile oni płacą podatków? Tak. A czy to się trochę poprawiło? Wiesz, jak była mowa o rosnącej inflacji, to ludzie zaczęli patrzeć, że kurczę, czy jak ja te pieniądze na tym koncie bankowym mam, to, to ja czasem nie jest tak, że więcej. Płacę za to konto bankowe i tracę, niż zyskuję, i tak zaczęli patrzeć, kurczę, te pieniądze gdzieś topnieją, znikają. Będziemy zresztą między nimi o tym mówić za chwilę. E, więc jeśli pozwolicie, przejdźmy może dalej, bo temat myślę, że ważny i tu chyba Tomek też jako, jak sam powiedziałeś, e, socjalista społeczny, to, to bardzo Cię zainteresuje, bo biznes Info pisze dramatyczne dane o ubóstwie w Polsce. Tak źle nie było od dekad. Cierpią dzieci, seniorzy i niepełnosprawni. Artykuł mówi tak. Wirtualna Polska dotarła do najnowszej odsłony raportu Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci e, Przeciwdziałania Ubóstwu, który zrzesza wiele krajowych organizacji pro, e, pozarządowych walczących z ubóstwem. Najważniejszy wniosek jest. Ale zarazem najbardziej przytłaczający. W stosunku do lat poprzednich w 2023 roku skrajne ubóstwo w Polsce dramatycznie wzrosło, o ile w 2022 roku Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie było 1,7 miliona, tak w roku 2023 liczba ta wzrosła do 2,5 miliona. Takiego wyniku nie odnotowano w Polsce od blisko 10 lat, od 2015 roku, aby zrozumieć powagę sytuacji, warto e, poznać definicję ubóstwa. Które tutaj definiuje ten raport? Skrajne ubóstwo, czy też ubóstwo absolutne, to sytuacja, kiedy dane, danej osobie brakuje podstawowych środków niezbędnych do życia: jedzenia, czystej wody, odpowiedniego miejsca do mieszkania, odzieży. I, leków. I teraz czytamy dalej. Poniżej minimum egzystencjalnego funkcjonuje 2,5 miliona Polaków, a kolejne 17,3 miliona żyje poniżej minimum socjalnego, to znaczy brakuje im pieniędzy na towary i usługi niezbędne do wykorzystania do wykonania pracy, wykształcenia, utrzymania więzów rodzinnych, choćby minimalnych nakładów na kontakt z kulturą. I rozrywką. No i teraz już kończymy. Wśród seniorów odsetek skrajnie ubogich wzrósł z 3,9 do 5,7. W gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną z 6,7 do 9%. Skrajnie ubóstwo nie omija też dzieci, wręcz przeciwnie. O ile w 2022 najwięcej było 5,7, dzieci tak przed rokiem już 7,6%. Wynik za 2024 będą jeszcze gorsze, jak określa tutaj organizacja. No i teraz. Waszą... Wiem, 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 bo jestem wywołany do odpowiedzi. Czytałem tam. te tematy, wiedziałem, że to jest dla mnie temat. E, ja widzę tam. no Znowu trzeba podnieść alarm. Tylko to jest sytuacja taka, że e, po pierwsze, to skrajne ubóstwo zwróciło uwagę na to, że to oznacza, że ludziom brakuje na jedzenie, wodę, mieszkanie. I ubrania, i leki, czyli naprawdę to już jest taki podstawowy dramat. I tam są wymienione trzy grupy społeczne: osoby starsze, osoby, gdzie przynajmniej jedna osoba jest niepełnosprawna, i dzieci. Ja bym dzieci zostawił na chwilę na boku i te dwie pierwsze grupy. <laughs> e, starsze osoby e, nie mają możliwości innego zadbania, niż to, że państwo o nich zadba. Po prostu. Oczywiście za chwilę będziemy tam taki temat o tym, że oni tej, w tej chwili pracują, ale to jest jeszcze inna kwestia. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie jest starszą osobą, po 80 i tak dalej, no to jest tylko i wyłącznie państwo może o nich w tym momencie zadbać. Więc środki na te osoby po prostu muszą się znaleźć i to nie jest coś, na co, czym można jakoś głębiej dyskutować. Później mamy osoby, gdzie przynajmniej jedna osoba jest niepełnosprawna. I to jest temat o tyle trudny, że w momencie, jeżeli w rodzinie jest chociaż jedna osoba niepełnosprawna, to bardzo, bardzo obciąża całą rodzinę. No bo taki partner, na przykład takiej osoby niepełnosprawnej, czy dzieci, które muszą się zająć chorą mamą, czy coś takiego, to niezwykle obciąża ich ekonomicznie, społecznie, emocjonalnie. Tutaj znowu muszą się znaleźć środki na to. A zasiłek opiekuńczy dla osoby, tam jest mamy niepełnosprawność ma trzy poziomy, nie pamiętam jak to się nazywa, ale ten środkowy poziom, czy tam umiarkowana. Wiecie, ile wynosi? 108, 180 zł. 180 zł w momencie, kiedy masz osobę, która jest umiarkowanie niepełnosprawna. Jak za to zrobić cokolwiek, jakaś rehabilitacja, leki, utrzymanie jakiegoś standardu dla tej osoby. Więc tutaj po prostu powinny być przekierowane wprost środki dla tych osób, tym bardziej, że takie przekierowanie wprost środków do tego typu rodzin jest. Zagrożone raczej małym poziomem tego, że tam się pojawi jakaś głębsza patologia. Natomiast osobną sprawą jest to, że są dzieci, które są zagrożone ubóstwem, bo wiadomo, że to nie dzieci bezpośrednio, tylko to jest tak naprawdę kwestia tych rodzin, w których te dzieci funkcjonują. Prawdopodobnie w wielu sytuacjach są to dzieci, które żyją w takich czy innych sytuacjach patologicznych, przynajmniej część tego. I teraz przekierowanie środków tutaj bezpośrednio w postaci. 500+, plus, 800+, plus, specjalnych norm, bo tam to, że te osoby będą zagrożone ubóstwem, to wynika po prostu z tego, że rząd nie podniósł tych standardów mm -hmm. dotacji, które, które są, no. różnego rodzaju dotacje, które są tutaj realizowane i nie ma zamiaru tego podnosić. Natomiast przekierowywanie bezpośrednio środków do tego typu rodzin, faktycznie jest obarczonym moim zdaniem bardzo dużym problemem, bo Ciężko to skontrolować i suma summarum na końcu się okaże, że cały ten system będzie dbać o kontrolowanie wydawania tych pieniędzy, zamiast dbać o te dzieci. Więc rezultat będzie taki, że znowu one pójdą w jakimś tam odsetku, ale jednak pójdą na ten alkohol czy de facto na inne rzeczy, które nie pomogną tym dzieciom. System jest niewydolny. Nie chodzi o to, żeby przekazać, Bo problem polega na tym, że to rozwiązanie socjalne w Polsce mam wrażenie, że jak coś jest proste, to jest dobre. Tylko, że ja mam wrażenie, że one no nie są proste, tylko są prostackie. Dajmy ludziom 500 plus. To nie są w ogóle rozwiązania, które mają wpływać na faktyczny dobrostan tych ludzi, tylko to są rozwiązania, które mają. mają dać na... wygr wygr wygraną w wyborach. To jest inna piłka. Dokładnie. A tak naprawdę są stosunkowo proste pomysły. No ja się wczoraj chwilę nad tym zastanowiłem. No przecież wystarczy, żeby te dzieci nie były głodne. One chodzą do szkoły. Mhm. Wystarczy, żeby były odpowiednio dotowane obiady w szkole. Ale niechżeż te dzieci mają nie tylko obiad, niech mają śniadanie, przychodzą do szkoły, dostaną śniadanie, dostaną obiad wychodząc ze szkoły, dostaną kanapki na kolację. I problem głodnych dzieci w Polsce się może naprawdę łatwo rozwiązać. Zamiast tworzyć jakieś piramidalne e, sytuacje, e, gdzie, gdzie cały ten system... Pomocy społecznej po prostu jest niewydolne, niedofinansowane, źle pomyślane i robione tylko po to, żeby ostatecznie dać 500, plus, żeby mm. wygrać wybory. Mm -hmm. To ja mam trochę spójne i troszkę inne przemyślenia. Mianowicie wracam, zacznę może od tematu dzieci. To jest pewnego rodzaju. Nie jestem psychologiem, ale tak przygotowując się dzisiaj do tej rozmowy, zastanawiałam się nad pewnymi mechanizmami. I to, co powiedziałeś, Tomek to są pewne schematy, które występują rodowo, tak, pokoleniowo. I tutaj kluczem, która jest główna rola państwa, nie dać bezpośrednio pieniędzy, bo one tylko pogłębią problem do tych rodzin, tylko dać drogę, żeby te dzieci po pewnym etapie, ale jeszcze nie za późno, mogły wyjść ze schematu, tak, czyli żeby mogły żeby były instytucje, które dokarmią szkoła, żeby były pomocy psychologiczne i pokazane, jak wyjść z tego modelu. Tak, to jest klucz. Pokazana w ogóle, że jest możliwa inna ścieżka, bo te dzieci ryba nie wie, że można latać. Te dzieci nie znają innej drogi. Także tu jest ogromna praca, i tutaj państwo mocno nie domaga, a właściwie tak naprawdę państwo nic w tym kierunku nie zrobiło, bo no bo to wymaga dużo głębszego przebudowania systemu niż, niż nam się to na starcie wydaje, żeby te dzieci w ogóle poznały drogę, że można z tego wyjść. Czyli najpierw zewnętrzne instytucje je dokarmiają, ubierają i tak dalej. Nie dajemy pieniędzy zasilających system patologiczny bezpośrednio do systemu, tylko na zewnątrz, na zewnątrz to budujemy, dając dzieciom troszkę, nawet dając obowiązek, i, a zarazem też szansę wyjścia spoza, spoza pewnych schematów. I tutaj jeśli chodzi o dzieci, pewnie wszystko się jakoś będzie skupiać na szkole. A ta hmm. szkoła w Polsce po prostu no, jest modelem z, e, pruskim sprzed... E, sprzed 200 lat i wtedy się sprawdzało. Chodziło o to, żeby ludzie nauczyli się czytać i pisać. No tylko dzisiaj edukacja nie polega tylko na tym, żeby się nauczyć czytać i pisać. I naprawdę hmm. y, zadbanie o dobrą szkołę w Polsce może wyeliminować bardzo, bardzo, bardzo wiele problemów. No jakbyś to zrobił, Tomku. Bo jakby ludzie często, my wszyscy myślę, że powtarzamy, że szkoła jakby to jest zły system, to jest stary system, że należy to zmienić, tylko jakby nie ma nikogo, kto by wyszedł i powiedział, jak to należy zmienić, nie? My tu ostatnio co, mówiliśmy, ale... że, że się zgadzamy, że edu-changing i tak dalej, nie? Że jakby zmiany systemowe, ale jakbyś zmienił, jakbyś wprowadził zmiany w szkołach. Wiesz, co? No, Skandynawowie sobie z tym całkiem fajnie radzą. Mój, y, moja idea, jeśli chodzi o szkołę, przede wszystkim polega na tym, że my trochę y, już na, na początku myślimy w, w zły sposób. Uczymy, słuchajcie, uczymy dzieci alfabetu. I teraz, jak powiem komuś, że przestańmy dzieci uczyć alfabetu, to on mówi, no co ty zgłupiałeś. Po co nam było alfabet po kolei? No po to, żeby w starych katalogach móc coś znaleźć. Dzisiaj to jest w ogóle system, z którego nie korzystamy i korzystać nie będziemy. I bazując na takich pomysłach, trzeba zacząć w ogóle system myśleć od drugiej strony. Co w życiu jest ważne? Co w życiu jest ważne? Zdrowie jest ważne. Zgadzamy się? Większość ludzi po biologii nie ma pojęcia, gdzie jest wątroba. Nie ma pojęcia, jak się dobrze odżywiać. Nie ma pojęcia, jak zadbać po prostu o swoje zdrowie. Co jest w życiu ważne? Pieniądze. Mamy przedmiot teraz, jedną godzinę, mniej niż religii. Jedną godzinę przedmiotu pod tytułem Przedsiębiorczość, które prowadzi kto? No, daj Bóg, jeżeli to prowadzi. Tak a propos, jeżeli to prowadzi dyrektor szkoły, który ma teoretycznie jakieś tam wykształcenie ekonomiczno-marketingowe. Najczęściej wf polonista, więc przebudowanie całego systemu i zamiast uczyć historii, biologii, matematyki, uczmy ludzi tego, co w życiu jest ważne, e, relacje społeczne. kolego, nie zgadzam. Absolutnie nie. Ale to e, nie o to chodzi, żebyś nie tylko uczył to, tylko matematyki. To, co jest potrzebne, wiesz, to nie... Ale nie o to chodzi, żebyś uczył, nie uczył hmm. matematyki w ogóle. Hmm. Tylko uczmy matematyki w kontekście tego, do czego tej matematyki potrzebujesz. Bo w momencie, jeżeli uczysz się rzeczy e, bez dlaczego, po co ci to jest potrzebne, to uczysz się bez pasji, uczysz się przemocowo, uczysz się na pamięć, i rezultat jest taki, mhm. że jasne: wszyscy, wszyscy przeszliśmy przez matematykę, ale rezultat jest taki, że jak masz proste równanie z dwoma niewiadomymi, to większość ludzi nie jest w stanie go rozwiązać, mhm. bo uczyło się tego bez. Yy, podstawy, po co on to ma robić. Kontekstu. Hmm? Bez kontekstu. To znaczy tak, yy, wszyscy bardzo krytykują ten polski system edukacji, no a na przykład, waszym zdaniem, jaką renomę mają polscy naukowcy na świecie? Taką strasznie złą? Informatycy, fizycy. Bądźcie, że oni pochodzą z tego systemu, który tu mamy. Nawet mało tego pochodzą z polskich uczelni, też dramatycznie niedofinansowanych, więc... Yy, ja, jakby wiem o co ci chodzi, natomiast jeśli popatrzymy na fakty, jakie z tego wynikają, no to nie jest wcale tak źle z tym naszym systemem. Też absolutnie nie zgadzam się z tym, że powinniśmy uczyć tylko tego, co jest potrzebne, nie uczyć alfabetu. No. Przecież, Ale... yy, tylko daj, daj mi tylko skończyć. Mhm. Ys, yy, to, że na przykład potrafimy potem skonstruować, nie wiem, informatyk potrafi wymyślić jakiś system sortowania danych, powinien wynikać z tego, że on wcześniej widział te rzeczy gdzieś namacalnie, widział alfabet, czyli pewien sposób pewnego układania rzeczywistości, tak jak liczby po kolei. No, po co liczyć? Że, po co uczyć kogoś, że jest po kolei raz, dwa, czy cztery, pięć? Jak będzie potrzebował, to sobie znajdzie, po co są te cyferki. Te rzeczy, rzeczy ogólne mają ogromny sens. Ja jestem. Wiecie, to jest tak, że ludzie mówią, że nie znają się na matematyce, bo mieli złego nauczyciela. No może, może coś w tym jest, tylko to bardziej trzeba by tutaj wtedy porozmawiać o mentalności ludzi, którzy uczą. A sam system edukacji, ja jestem w ogóle zwolennikiem edukacji ogólnej jak najdłużej się da. Uważam, że zbyt wczesne profilowanie... Sprawia, że mamy bardzo dużo różnego rodzaju analfabetów, różnych tematów potem później, czyli ktoś właśnie nie potrafi nic policzyć z matematyki, może go łatwo oszukać, zrobić z nim cokolwiek. Taka wiecie, edukacja sprzed II wojny światowej ogólna. Stamtąd pochodzą ludzie, którzy wiecie, kiedyś było tak, że ktoś, kto miał średnie wykształcenie, czyli miał maturę, to już był mądry człowiek. Kiedyś tak było? Czy teraz tak jest? Jak był, był taki czas w Polsce, że nie trzeba było nawet zdawać najprostszej matury z matematyki i można było jakimś tam Biologię czy WOS sobie zdać i, 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 i człowiek miał, miał wtedy to średnie kształcenie, i tak dalej. Więc ym, uważam, że wpływajmy na mental, na mental ludzi, tak. Natomiast co do, co do samego, też jakby ubierania, karmienia, i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem tego, wiecie, największą inwestycją rodzica są jego dzieci bo oprócz tego, że inwestujemy pieniądze, też inwestujemy czas. Więc uważam, że y, skupianie się na przykład na tym, jak mamy 500 plus, czy teraz 800 plus, na tym, że istnieje patologia, no to też jest to pewnego rodzaju moim zdaniem absurd, ponieważ no, skupiamy się tylko na tym małym procencie ludzi i z tego wyciągamy wnioski, czyli 2% ludzi, którzy robią coś złego z tymi pieniędzmi, czy nawet 5% ma ma powodować to, że te 95 pozostałe procent będzie ukarane tym, że tego nie będzie. Też uważam, że rozdawnictwo nie jest, no i też prawdopodobnie ktoś wygrał wybory dzięki dzięki temu, ale też y, widziałem mnóstwo sytuacji takich, że ludzie wychodzili ze skrajnego ubóstwa rodziny, które pojechały na wakacje, coś sobie coś wreszcie zobaczyły, bo wiecie, zawsze jak wskazujemy te patologie, Człowiek woli widzieć złe rzeczy, dlatego w wiadomościach mamy, że ktoś kogoś zabił, ktoś tam jest powódź i tak dalej. Ale mało słyszymy o dobrych rzeczach, bo to nie jest takie ciekawe. A tego jest dużo, dużo, dużo więcej. Więc po prostu bądźmy tutaj uczciwi, a naprawdę polecam wam, no Polscy, jest, są olimpiady informatyczne. Nie wiem, jak jest w tym momencie, natomiast wtedy, kiedy jeszcze studiowałem informatykę, Polacy i Rosjanie, którzy pochodzą z tych takich bardzo złych systemów edukacyjnych, to byli zawsze najmądrzejsi ludzie, nie? A no, z jakiego systemu pochodzą? No naszego, nie? Mhm. coś no, za dużo bym musiała teraz mhm. powiedzieć. Tak, teraz no teraz... Rozwinęłabym za bardzo teraz temat. Myślę, że mhm. mam trójkę dzieci i tutaj by posz, poszła, poszła, poszła. Jest kilka rzeczy, z którymi mhm. się z Tobą zgadzam. E... Zgadzam się i z Tomkiem i, i z Mateuszem. Z Tomkiem się zgadzam, że system i koncepcja wśród młodych ludzi musi być, jeżeli ich teraz uczymy, to musi być wiadome dlaczego. To jest warunek sine qua non. Inaczej powiem Wam mhm. z doświadczenia... Będzie orka na ugorze. Natomiast jeżeli chodzi o to, co Mateusz powiedział, to, że mamy wybitnych specjalistów w określonych dziedzinach, to nie oznacza, że jednostki nie łamią reguły i w tym układzie, i w tym układzie wybijają się, ale to są związane z innymi też predyspozycjami. Ten system jest do przebudowania, natomiast to jest zupełnie inne spotkanie, bo to będzie wymagało Dłuższej dysputy. To tak tylko podsumowując, nie wszystko, z czym Mateusz powiedziałeś, się nie zgadzam. Natomiast częścią rzeczy się nie zgadzam. Tak, w ogóle odbiegliśmy od tematu głównego, czyli ubóstwo w Polsce i przeszliśmy na system edukacji. Widać, że wszyscy my, rodzice, mamy z tym problemy, większe lub mniejsze, jak ten system edukacji wygląda. Natomiast co do samego poziomu ubóstwa, no myślę, że ten raport głównie jest związany z tym, że po prostu w międzyczasie była inflacja i te wszystkie tak. jakby z. Dodatki socjalne nie zostały tam dostosowane, waloryzowane. Jakby, do, waloryzowane w związku z wzrostem jakby cen na rynku i dlatego też spadły. To, to nie, jakby nie wynika z jakiegoś nagle dramatycznego. Zresztą o tym też ten, ten artykuł pisze, że, że jakby to głównie z tego wynika. Więc jakby idea tego artykułu jest taka, że powinniśmy waloryzować jakby wszystkie te y, środki, subwencje jakby dla ludzi uboższych, żeby oni mieli po prostu więcej tych pieniędzy i żeby się dostosowali. Czy to jest w ogóle jako tako dobre? No myślę, że my wszyscy jako przedsiębiorcy, pewnie kapitaliści zgadzamy się z tym, że jakby warto inwestować w młodych ludzi, warto inwestować w ich przyszłość, bo to jest przyszłość naszego kraju, ale z drugiej strony jakby wszystkie ro ślepe rozdawnictwa, jak to się często mawia, tak? Jest bez sensu, tak? Bo te pieniądze rozdane byle gdzie tak naprawdę nie trafiają do tych najbardziej potrzebujących i nie, nie spełniają jakby tych podstawowych założeń systemu. Słuchajcie, manPL pisze: Mniej małżeństw, ale też mniej rozwodów. GUS pokazał ważne dane. Z danych GUS wynika, że w pierwszej połowie 2024 za, za zawarte zostało w Polsce 49 tysięcy związków małżeńskich. To o około 4,3 tysiąca mniej niż w pierwszym półroczu 2023. Około 39% spośród nowo zawartych małżeństw stanowiły małżeństwa wyznaniowe. W tym samym okresie rozwiodło się około 29 tysięcy par. Z danych GUSU za pierwszą połowę 2024 wynika, że liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o 73 tysiące osób. Oznacza to ubytek rzeczywisty, który przepada na 0,20%. Czyli o, zmniejszyliśmy się, skurczyliśmy się w skali roku o 0,2%. Na koniec czerwca 2024 ludność Polski liczyła 37,56 miliona osób. W miastach mieszkało 22,34 miliona osób, niespełna 60% populacji. Na wsi 15,22 miliona osób. O, to jest ważna dana, słuchajcie, bo tak nam się zawsze wydaje, że w miastach to mieszka większość, a na wsiach to mniejszość. Nie, nie jest tak do końca. Znaczy, no jest no, większość, 60% w miastach, ale 40% mieszka na wsi. Ja mieszkam na wsi, tak by the way. W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowią 52%, a współczynnik feminizacji wynosi 107%. Czyli jest więcej kobiet niż mężczyzn. Pamiętam, jak mi nauczyciel w szkole średniej mówił na biologii, że jest więcej kobiet niż mężczyzn, i to jest tragedia. W pierwszej połowie. <grym> tak mówi, przepraszam. W pierwszej... Nie wiem, jakie miał doświadczenia, ale, ale tak mi mówi. W pierwszej połowie 2024 roku zawarto w Polsce 49 tysięcy związków małżeńskich, czyli około 4,3 tysiąca mniej niż w pierwszej połowie 2023. 39 spośród. To już mówiłem. Zawartych zostało. To są małżeństwa wyznaniowe. Bardzo ciekawe, by the way. Tak możemy o tym powiedzieć gadać trochę dłużej, bo, bo faktycznie mówi się, że ten współczynnik deklaracji ludzi wierzących w Polsce jest dużo wyższy, więc czemu tylko tak mało ludzi zawiera związki konkordatowe czy też kościelne? Hmm. W pierwszych 6 miesiącach jeszcze to skończę, W pierwszych 6 miesiącach 2024 rozwiodło się 20 tysięcy par, 29 tysięcy par małżeńskich, czyli około o 1000 mniej niż w tym samym okresie 2023 i tu mamy klucz. Czyli mamy mniej małżeństw, ale też i mniej rozwodów. No i teraz, jakie wasze zdanie? Zacznę od ciebie. Do da. mnie. No, dawaj. Czyli ci, którzy zawarli związek małżeński, lepiej to przemyśleli, nie? Tak, bo można wywnioskować, nie? A no to już? Małżeństwa wyznaniowe, to zapewne przez ten termin rozumiemy tutaj w Polsce głównie małżeństwa chrześcijańskie i pewnie głównie, głównie katolickie. Mało jest tych małżeństw, dlatego, że y, tak jest styl życia aktualnie, no, tymczasowy. Nie? No, ale to z drugiej strony, popatrz, bo jak pytam Mateusza, dlatego, że Mateusz tutaj jakby... Nie ja wiem, czy mnie pytasz. Jest zwierzęcy no. jest bardzo i deklaruje to głośno, no. bardzo dobrze. I jakby pytanie, no. dlaczego, skoro nam się głównie małżeństwa, głównie, kojarzą jednak z wiarą, tak, że to jest jakby taki podstawowy konstrukt naszej wiary, tak, jeden z, z sakramentów, no to czemu... Y, tak mało ludzi bierze ten ślub kościelny mimo wszystko, nie? To mnie zastanawia. No właśnie to jest, to jest, wiesz, to jest trudne pytanie, bo to musiałbym odnie odnieść do siebie i tego, co o tym myślę. No więc odniosę się. W sumie sam sobie odpowiedziałem. Wygląda to tak, że przynajmniej moim zdaniem póki związek jest związkiem dwój dwójki osób i oni sobie po prostu razem żyją, to to małżeństwo tak naprawdę nie jest tak bardzo może tak bardzo potrzebne do szczęścia. Oczywiście teraz można by rozważać to psychologicznie prawdopodobnie z punktu widzenia psychologii kobiety, nieco bardziej ona potrzebuje bezpieczeństwa. Dla mężczyzn to jest w ogóle super wygodna sytuacja, bo zawsze sobie może gdzieś tam odlecieć i no jest, jest generalnie fajnie. Natomiast w momencie, kiedy pojawiają się dzieci, to już też oprócz tego takiego uzasadnienia religijnego w chrześcijaństwie jest tak, że teoretycznie jest to związek zawarty, póki nas śmierć nie rozłączy, to no to kiedy pojawiają się dzieci, jednak możemy wskazać szereg różnego rodzaju minusów tego, że dzieci potem muszą dorastać w takim związku, który nie, nie był tym pierwotnym związkiem, w którym to ich życie się zaczęło. No i tutaj jakby... Ja jestem tutaj zwolennikiem tego, żeby jednak dotrzymywać, wiecie, to jest tak jak z dotrzymywaniem słowa. Oczywiście życie jest trudne i ktoś z drugiej strony też może nie dotrzymać i być może moje życie jest na tyle proste, że łatwo mi jest o tym mówić, tak? Pewnie gdybym miał inne doświadczenia, mógłbym mieć nieco inne zdanie na ten temat. Natomiast też jakby strachem przed tym, że trzeba takie mocne słowa powiedzieć i być może dużo ludzi jakby chciałby to wziąć na poważnie, jest to, że tak mało jest tych związków, nie? A co do rozwodów, no to tak moim zdaniem, no to spadła ich liczba, natomiast dalej jest bardzo porównywalna liczba do, do ludzi, którzy weszli w związki, więc uważam, że jesteśmy już na takim poziomie amerykańskim bardzo, czyli po prostu jest tego całe mnóstwo i Nikt tego do końca nie traktuje na poważnie, znowu tak generalizuje i ktoś może powiedzieć. co on w ogóle wie o moim życiu, a śmie się tu wypowiadać? No ale słuchajcie, I... każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie i jakby wiesz, masz prawo generalizować, jeśli chcesz. No. I ja powiem tak: ostatnio był taki wywiad, zanim jeszcze się wypowiecie, był taki głośny wywiad z panem Pawłem. Domagałam, taki pies, piosenkarz, aktor, może kojarzycie tego pana. Tak. I on chyba był u Kuby Wojewódzkiego, jeśli kojarzę. Hmm. Na którego temat też już tu się wiele razy wypowiadaliśmy, i on powiedział taką właśnie rzecz na temat wierności: że wierność jest ważna, że jest atrybut. i po prostu internet wybuchł. Hmm. Jaki wspaniały człowiek, co za mężczyzna. I ja tak się zacząłem zastanawiać, What the fuck się tu dzieje, nie? Na jakiej planecie żyję? Przecież to jest chyba normalne, że wierność to jest podstawa związku, małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. A ludzie tak mówili, wiecie, z takim, z takim zachwytem, z takim pietyzmem, że ale to wspaniałe, to po prostu takie cechy prawdziwego mężczyzny no, to w ogóle już zapomniane, w ogóle cechy charakteru. Kurde, co tu się właśnie wydarzyło, nie? I tak mnie zastanawia, czy jakby ludzie po prostu w ogóle nie, nie myślą o tej sferze małżeńskiej w taki świadomy sposób. Mam takie, takie przemyślenie, tak jak tu powiedzieliście kilka razy, że myślałem nad tym tematem. No więc się zastanawiam, że tak myślę, że ludzie nie myślą w ogóle o sferze małżeństwa w taki właśnie wiecie, konstruktywny sposób. Nie myślą o niej codziennie. To jest po prostu, to jest, to jest nie? To jest, jestem w związku jakimś tam, najczęściej sobie nim przypominam, jak jestem nieszczęśliwy, jak ta druga osoba mnie opieprzy, że skarpetki, mój, mój przykład, że skarpetki gdzieś tam rzucam po, po domu i nie posprzątam. Najczęściej sobie o takich ludziach, ludzie sobie przypominają w takich momentach o tym, że ten związek jest z jakiegoś powodu nieszczęśliwy, jestem nieszczęśliwy i tak dalej. Dużo rzadziej ludzie myślą o tym, żeby być w szczęśliwym związku. Muszą być tą dobrą częścią, niż że chcieliby, żeby ktoś wobec nich był dobry, nie? Mhm. No takie mam doświadczenia. Nie wiem, jakie są wasze. Och, jak wszyscy równocześnie na mnie skierowaliście Ech. wzrok. No bo to głos kobiecy jest potrzebny, Kasia. No. Dobrze. No to ja może powiem tyle. Wydaje mi się, że jest większa świadomość społeczna. Ludzie trudniej podejmują, znaczy inaczej, są świadomi, że to jest odpowiedzialność, tak? Że to jest decyzja... Długoterminowa, trwała, w związku z powyższym, a też wiele osób, no niestety, mam tu na myśli mężczyzn raczej, często jest z chłopcami jeszcze. Oni są dojrzali ze względu na pesel i dowód, natomiast niejednokrotnie 30-paroletni mężczyźni, no to tak naprawdę są jeszcze często chłopcy. Tu nie, mamy, tu nie rozmawiamy o mężczyznach, tak? nie mówimy o człowieku, który bierze odpowiedzialność, ponosi konsekwencje podejmuje decyzje, jest strukturą w, w całym związku we wszystkim, tylko to niejednokrotnie jest chłopczyk, który sobie znalazł młodszą mamusię, tak? I myślę, że stąd jest ta kwestia, że a, znowu jest ta furtka społeczna, że prościej jest no, rozwiązać związek cywilny niż, niż kościelny i stąd może to jest też ten mniejszy udział, mm -hmm. pomimo większej deklaracji, że jest się ludźmi wierzącymi mm -hmm. Stąd jest ten mniejszy udział wtedy m, tych związków e, wyznaniowych niż związków niewyznaniowych, głównie ze względu właśnie na tą taką obawę długotrwałego hmm. dania słowa, no i co za tym idzie e, poniesienia z tego tytułu wszystkich konsekwencji. Dlatego hmm. m, my się wydaje, że tu niestety, no bo to co wspomniał Mateusz, kobiety są bardziej potrzebują bardziej poczucia bezpieczeństwa stabilności tak dalej. Mm. także sądzę że znaczna część płci pięknej raczej preferuje pewną stabilność i trwałość natomiast obawiam się że te statystyki wynikają właśnie trochę z niedojrzałości części męskiej naszego społeczeństwa mm. tutaj może szowinistyczne zdanie no. no. ja obróciliście, obróciliście się tym, się w trójkę ja się na mnie z tym mnie. zgadzam tak, tak? Ja e... się bardzo nie zgadzam. <grym> hmm, Tomek, tą... zaczynamy. Dawaj, Tomek. Ja się nie zgadzam z kilkoma rzeczami. Pierwsza sprawa jest taka, że ta ilość małżeństw wyznaniowych to jest 40% tylko. Natomiast popatrzcie, że 10 lat temu, jak gus, ilość katolików w Polsce tam 10 czy 15 lat temu to było 96%. W tej chwili spadliśmy chyba już do 76%. Natomiast na religię moja córka była jedną osobą, która, jednym dzieckiem w liceum, które chciało chodzić na religię. Jak zobaczyła, że będzie jedyna, zrezygnowała. I w tym momencie to młode pokolenie po prostu od Kościoła Katolickiego odeszło. To dlaczego odeszło, to jest trochę inny temat. Chętnie o tym pogadam jako lewak. Natomiast, natomiast, e, natomiast to jest po prostu fakt, tak? Młodzi ludzie odeszli od kościoła. Więc ci młodzi ludzie, którzy odeszli od kościoła, teraz w wieku tych 20-30 lat, bo nie odeszli teraz, oni odeszli już te 10 lat temu, e, oni po prostu nie będą brali e, e, ślubów wyznaniowych, no bo po prostu przestali chodzić do kościoła, przestali wierzyć. Więc to jest podstawowy powód, dlaczego mamy tak mało e, związków za mhm. e, ślubów wyznaniowych. To jest pierwsza sprawa. To, że większość mężczyzn jest, że bardzo wielu mężczyzn w wieku 30 lat to są chłopcy. No, muszę się zgodzić. <grym> to miałeś się nie zgodzić, <grym> przecież. To, no, sorry, muszę się zgodzić, ale nie zgadzam się w tym sensie, że znowu powrócę do tematu edukacji. No, ja ciągle wolałbym, to znaczy, niezależnie od tego, że uwielbiam matematykę, ale słuchajcie, wiele osób bierze ślub w wieku, 20 lat, 20 paru lat, i tak dalej. Co oni, jak to się mówi, co oni wiedzą o życiu? Co oni wiedzą o relacjach? Jeżeli mieli wychowanie seksualne, to tak naprawdę to takie śmieszne sprawy, nie? Banan, gumkę nałożyć, nic. Ja, mm, czy, czy wy kiedyś na tym etapie zastanawialiście się i mieliście okazję porozmawiać jakoś poważnie na temat tego, czym jest miłość, czym jest miłość do siebie. Jak, ja teraz rozmawiam o tym ze swoją nastoletnią córką i ona w pewnym momencie, pierwszy chłopak, te sprawy, nie? i ona w tym momencie y, zaczynamy rozmawiać na temat tego, a co to znaczy, że siebie kochasz? I ona wtedy mi nagle odpowiedziała, no tak, tato, jeżeli ja nie wiem, co to znaczy, że siebie kocham, to jak mogę kochać drugiego człowieka? No i teraz, jeżeli mamy niedojrzałe związki, do tego niedojrzałych mężczyzn, bo faktycznie tak jest, ale nie wiem, jak jest z kobietami. No, z kobietami może trochę mniej gadam. I to, to jak ci młodzi ludzie mają tworzyć dojrzałe związki, które mają być trwałe, i tak dalej. Ja akurat jestem po rozwodzie mm. i teraz po 40 tworzę nowy związek. Słuchajcie, to jest totalnie inna jakość. Ja jestem po, po swojej terapii, moja partnerka jest po terapii, dwoje dojrzałych ludzi w pełni w siebie szczęśliwych samych ze sobą, spotykają się i nagle tworzą faktyczny związek, który. Rozwija ich nawzajem, mnie unosi, ją unosi, totalnie inna jakość. Natomiast bez tego, że my zadbamy o tych młodych ludzi na poziomie psychologicznym, my nie będziemy mieć trwałych związków. To ja Wam hmm. teraz powiem. Zamiast uczyć się, że tak powiem, budowy drzewa, Wprowadźmy psychologię jako element do szkoły, ja bo tak mówię, naprawdę bo to jest myśli. kwestia dojrzewania a ja tak ludzi. A ja chciałbym troszeczkę obronić tych małżeń z tym takim, wiecie, dojrzałym myśleniem i takim człowiekiem przygotowanym i tak dalej. Ja dosyć późno wszedłem w związek małżeński teraz trochę nadrabiam. Żałuję tych lat, które gdzieś tam sobie wygodnie samemu żyłem. Uważam, że człowiek nabiera, szczególnie mężczyzna, mogę się wypowiedzieć za mężczyzn, za siebie, nabiera mnóstwo różnych nawyków, które potem właśnie w związku, który chce zbudować, są bardzo trudne. No, trzeba mnóstwo wiecie, tych pól oddać, różnego rodzaju. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły. I na przykład, gdybym teraz z mojej perspektywy mógł cofnąć czas, a mam też trzech braci i obserwowałem no, w różnych momentach życia, by wchodzili w swoje związki małżeńskie, uważam, że Gdzieś kiedyś mi moi, moi rodzice mówili, że był taki model szlachecki, żeby w ogóle bardzo wcześnie wchodzić w związki małżeńskie, nie wiem, nawet koło 20-18 roku życia. Wtedy życie już jest uregulowane i, wiecie, znika pewna, znikają pewne możliwości, bo ten człowiek, człowiek, jak tak wszystkiego doświadczy, to potem wiecznie rozważa. A co do, co do terapii przekodowania psychologicznego, to też nie jest takie proste, bo psychologowie są różni i jeden psycholog. Powie tak, drugi powie tak. Wiecie, no. Ale świadomość rośnie społeczna. Myślę, że to jest ważne. Mm. Pewnie byliby psychologowie, żebym powiedział tak, masz rację. Byliby tacy, żebym powiedział absolutnie nie. Oni się trzymają z daleka od moich dzieci. Wiesz, to jest, to jest bardzo, bardzo trudne. Nie? To ja się wypowiem, słuchajcie. Bo jakby znowu się nie zgodzę tutaj z Tomkiem. Tomek jestem totalnie z odwrotnego nurtu psychologicznego niż ty. Jestem totalnie przeciwko temu, bo to jest właśnie w dzisiejszych czasach mega ważne jest. Mega ważne. I to urzeka mnie to, jak ty mówisz właśnie takim romantycznym głosem, rozanielonym, bardzo zresztą ładnym i lirycznym, że jak ważne jest, żeby poznać miłość do samego siebie, żeby pokochać samego siebie, żeby zrozumieć. Nie, no wiesz, jakby spoko. Dobra, jakby, dobra, no. no ale nie, nie. Jakby, wiesz, jakby rozumiem. Jakby, ale tylko wiesz o co, o co chodzi? Że to jest, to nie jest wyjątkowa doktryna. To nie jest jakaś nową. To nie jest jakieś nową. To jest obowiązująca dzisiaj właśnie w psychologii, w terapii doktryna. Pokochaj samego siebie, żebyś pokochał innych. Wszyscy to robią. W dzisiejszych czasach, właśnie żyj, żyjemy w społeczeństwie, kiedy, gdzie ten egocentryzm jest kluczowy. Ja muszę przeżywać. Ja muszę konsumować. Ja muszę kupować. Ja chcę. I dla mnie pracodawca ma zarabiać pieniądze, bo ja chcę jeździć na wycieczki. Ja chcę podróżować. To jest egocentryzm, z którego dzisiaj... Ja ci powiem historię. Ja miałem 21 lat, kiedy się z moją żoną zaręczyłem. Słońce, kocham cię. Miałem 21 lat, kiedy się zaręczyłem z moją żoną. 23 lata, kiedy wyszliśmy, kiedy się ożeniliśmy. I, yy, I jesteśmy do dzisiaj razem, dlatego że oboje mamy, wiesz, jaki pogląd, właśnie zupełnie odwrotny. Nie robimy nic dla siebie, robimy wszystko dla innych. Jesteśmy Osobami, które nie są skupione na sobie, tylko nie na braniu, tylko na dawaniu. Nie? I jakby ja chcę dla niej jak najlepiej, ona chce dla mnie jak najlepiej. I tak powinno wyglądać, według mnie, zdrowe małżeństwo, zdrowy, wiesz, zdrowy system społeczny, żeby ludzie nie brali jak najwięcej dla siebie, jak najwięcej chcieli, żeby byli egoistami, tylko żeby byli altruistami, żeby dawali, żeby chcieli pomagać. Wtedy te wszystkie problemy, o których dzisiaj rozmawiamy, społeczne. <słuchaj> by zniknęły, tak podejrzewam, wiesz, bo ludzie by dawali więcej do systemu, pomagali, o tym wszystkim dzisiaj rozmawialiśmy, tak, by przedsiębiorcy chodziliby do szkół, Ale... mówili dzieciakom, hej, po... słuchajcie, powiemy wam, jak się... zbudować biznes, nie? Słuchaj, to się w ogóle nie kłóci z tym, co ja mówię. Nie, w ogóle się nie kłóci, bo to, że... tylko, że to jest kwestia tego, żebyś nie tworzył związków, a jak ja patrzę na te związki, które się rozpadają, a ostatnio w moich okolicach też się rozpada mnóstwo związków, one na początku już były tworzone na brakach. One od początku miały braki polegające na tym, że ja mam swoje kompleksy, mnie brakuje tu, tu, tu i tu, a ty y, uzupełniasz te mm -hmm. moje braki. I rezultat jest taki, że to po prostu nie działa. To po prostu na tym poziomie przestaje funkcjonować y, po dłuższym czasie, i, y, czy czasem po krótszym. Y, więc. Y, y, to, że będziemy rozwijać umiejętność wglądu w siebie, uważam, że jest po prostu niezbędne, niezbędne. A to, o czym ty mówisz, czyli żeby dawać, a szczególnie w związku, żeby nawzajem się uzupełniać, w tym sensie, że dajesz, jest w porządku, dopóki to nie jest dawanie z braków, czyli tej drugiej stronie tego tamtego owego brakuje, więc ty to dajesz. Tobie brakuje innych rzeczy. Jeżeli to jest jeszcze jakaś równowaga, to jeszcze może to jakoś funkcjonować. No tak, nie? tylko wiesz, to jest bardzo trudne, bo to jest tak, jak sam powiedzieć, to jest indywidualny przypadek dwóch bardzo. osób. Natomiast uważam, że w dzisiejszych czasach dla ludzi jest dużo ważniejsze, żeby szukać tej idealnej drugiej połówki, niż żeby być tą idealną drugą połówką. Nie? Dlatego mówię, zacznijmy od siebie. No najpierw musisz być sam sobie. Idealnie, no, idealny nigdy nie, nie będzie. Nie? Nie, nie, nie pytaj nie będziesz, siebie, ale... czego chcesz, no. tylko pytaj się, co możesz dać. Nie? I szukaj tej drugiej połówki, która jest, szuka tego, co ty możesz dać, a nie jakby na zasadzie, czego ja potrzebuję i szukam drugiej połówki, która mi to da. Odwróć to. Nie? Dokładnie, wtedy... tylko że bardzo wiele związków jest właśnie tworzone na braku, i wtedy to się po prostu wywraca. A że yy, nie mamy przestrzeni, w domu nie mieliśmy najczęściej takiej przestrzeni, bo nasi rodzice. Po prostu nie mieli tego wykształcenia, nie mieli tej wiedzy, nie mieli czasu na to, żeby trochę więcej pomyśleć o swoich emocjach, o sobie, o swoich relacjach. I często te relacje naszych rodziców po prostu były, no nazwijmy to, słabe. Mm. I więc ciężko czerpać naprawdę fajne wzorce z domu w naszym pokoleniu. I teraz zadbaję. To też jest o... bardzo popularna opinia dziś. psychologiczna o tych wzorcach z domu, przepraszam, że, no, no, no. że, że podejmę. Ale tutaj znowu, ja nie wiem, nie jestem być może wiarygodny, bo ja mam bardzo dobre wzorce i u mnie się też rozmawiało i uważam, że po prostu jest bardzo różnie. Natomiast system tego, żeby wynajdywać tych właśnie naszych różnych przodków, którzy spowodowali takie, a nie inne rzeczy, no po to mamy, wiecie, no żyjemy. Żyjemy w pięknych czasach właśnie tego, że kochamy sami siebie, a ja już to kiedyś tutaj powiedziałem, no też biją rekordy po prostu ilości ludzi, którzy są na terapiach, ludzi, którzy biorą różnego rodzaju leki. E, no. I w ogóle w terapiach głównym nurtem jest trauma z dzieciństwa. Tak, że właśnie tak, I to jest byłeś, nie, nie w standard, dzieciństwie no. nie byłeś ten, masz traumy, wygrzebmy to po prostu, znajdźmy I, ten problem. Ludzie potrzebują. jeszcze tam wynajdźmy tak, Ludzie bo nie będą to potrzebują rodzice, po prostu no. mieć powód, dlaczego, nie, że ja jestem za przeproszeniem spieprzony, tak? Tylko po prostu ktoś sprawił, że ja jestem spieprzony. Nie? No to zależy nie, po nie, prostu nie od jest... nurtu. Nie, nie. No nie, to nie. słuchajcie, zależy od nurtu. Masz nurt behawioralny, w którym przede wszystkim nie grzebiesz w przeszłości, tylko po prostu pracujesz nad tym, w jaki sposób ty w tej chwili funkcjonujesz i jak powinieneś funkcjonować, czy jak możesz lepiej funkcjonować w tym otoczeniu, które masz. To po prostu zależy mhm. od nurtu psychologicznego. Od Freuda, czyli od grzebaniu w dzieci. To Junga chyba. Nie? Nawet Junga. Obaj no, grzebali. Oni obaj grzebali yy, w przeszłości. Od tego raczej to się raczej. już trochę yy, od tego się już raczej trochę odchodzi. Natomiast... Yy... No nie wiem, to, to, to jest taki temat, w którym chyba nie da się postawić kropki. Tak. Ale tak, bo mamy też doświadczenia nasze własne, nie i one jakby nas tutaj różnią, to dlatego będziemy to inaczej oceniać. Nie? No w każdym razie, słuchajcie, chyba zgodzimy się wszyscy, że chcieli. Może się nie zgodzimy? Nie, nie wiem, no, chciałem taką tezę śmiałą postawić i tutaj za Was się wypowiedzieć, ale może nie powinienem. Że fajnie by było, żeby przede wszystkim ten raport, jakby tutaj jeszcze wrócę do źródła, pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, dramatyczny. Poziom przekazywania pokoleń. To znaczy, demograficzny poziom jest po prostu tragiczny i jest coraz gorszy, Polska jest chyba w Unii Europejskiej jednym z krajów, które ma największy problem z demografią w tym momencie, bo, bo ona cały czas spada ten poziom i jakby za 20 lat będzie nas o kilka milionów mniej, a myślę, że takie zdrowe małżeństwa, zdrowe rodziny i, no i mówiąc nieładnie, produkowanie dzieci zostanę zhejtowany w komentarzach, dziękuję od razu już z góry. Produkowanie <noise> dzieci sprawi, że będzie lepiej pod tym kątem. Tak, nie? Źle? Tak? Tak. To tak. Ja mam trójkę dzieci, Kasia ma trójkę. Ja też mam trójkę. Też trójka. No to my się ja przyku. Ja mam jedną. No dobrze, ale średnia i tak jest, słuchajcie, ponad średnią, więc jakby to jest najważniejsze. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, um, będziemy kończyć w takim razie. Bardzo dziękujemy wam wszystkim za oglądanie kolejnego odcinka Bizłka. Jak zawsze prosimy o Wasze komentarze, liczymy na łapki, szery, co tam się jeszcze daje na YouTubie. Wszystko co macie. Dajcie nam. Czekamy na waszą też krytykę, jesteśmy zawsze otwarci. No i co? Dziękujemy Wam pięknie. Dziękuję Wam. Dzięki bardzo. Dziękujemy i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!